A najlepszym... Dobra, zobacz, bo... No. To się nagrywa, Tartak, więc jak masz jakieś... A to nie wtedy. To dobrze, no, że mnie hamujesz. No. Zawrzyj zęby. Chciałem powiedzieć, że najśmieszniejsze są pamiętniki. Kogo? Czyje? No, dobra, królu. Król złoty. Daj na wódeczkę. O, królu złoty. Chciałem powiedzieć, że pamiętniki to jest jedno wielkie oszustwo. W sensie nie same pamiętniki, bo to ciekawe źródło wiedzy z epoki często, ale kogo byś nie znał, w sensie ja, kogo nie znam, a pisze pamiętnik, to jest tak, o nie, patrz, to jest dla mnie, to nie, to dla nikogo ma nie być. A każdy, kto pisze pamiętnik, pisze go z nadzieją, że ktoś go będzie kiedyś czytał. Każdy nie jeden. No to kiedyś później, jak będą pieniądze z tego. No ale jak już jesteś martwy i później, to na co ci pieniądze z tego pamiętnika? Dobra, ja paplepsie. Jaki mam miecz. Witam wszystkich moich tutaj podwładnych. Zebranych dzisiaj. Nie zmierz, to jest łyżka do butów. Na pewno na końcu jest łyżka. Nie, jest. Widelec. Pokaż ostrze. Wcale nie. Nie. Niech twoje ostrze coś tam chipnie i szaternie. Chipnie. I szaternie, no. Niech twoje ostrze chipnie, tak. Chip. Ostrze. Spłacił dychę na dziesięcinę. Dziękujemy. Dziękujemy. Podatki będą zbierane, tak. Podatki będą zbierane. Ej, więcej osób już wpisało, niż ja zbanowałem. Dobra, już. Nie powstrzymasz fali. Ja myślę, że w mojej drużynie są. Wszystkich tych zbanowałem faktycznie. Wszystkich tych zbanowałeś są w twojej drużynie, tak? Tak, no i jeden no UJS. Jest. Wietrze tam, wietrze zgodę w tym obozie. Wiecie co, szybko. Dajcie, tylko powiem. Jest czwartek, ja kocham, gramy sobie wszyscy. Ja kocham, ale King of the Castle, Japa z tyłu. W sobotę nagrywamy podcast, w niedzielę nic nie ma i zaczniemy chyba grać, bo jest ale Elden Ring to w ten poniedziałek, czy w ten, co już był? Ten, co już był. To już jest nieważne. To jest jakiś nowy trend? Nie czytam. Więc, więc możecie wpisać, drogi czacie. O, bo dla Giko też pada. Wykrzyknik dostaję. Join he lub she lub they, jeżeli chcecie być w tej grupie. W tej grupie osób. I system was wrzuci do jednej z trzech. Czapka sortująca. Oczywiście wszyscy chcecie trufla. Być w fioletowej drużynie. Grafik. Chyba, że nie. Ja mam trufle. W niebieskiej jest nasz jest obrońca, defender z poprzedniego sezonu, Król Jay. Fajnie, że te flagi z lewej się ułożyły dokładnie w odwrotnie kantach. Niż te paski na środku. Idealnie zjebałeś. Idealnie odwrotnie. Ani jednego nie trafiłeś. W kantach jest Tartak, który został popalony w poprzednim sezonie. I w zielonych patrycjuszach jest Questowski. Jak ktoś jest Bogolem i ma grę, to się może przepisać do innego zespołu. U góry jest widoczna komenda. Wykrzyknik join, spacja i region. Podejrzewam, że jest North, East albo Coast. Murem za Tartakiem. Dokładnie tak. Tak. Gramy innymi obozami niż graliśmy ostatnim razem, żeby nie było nudno. W sensie tylko jeden się pokrywa, to jest właśnie Kanty. Ale kto inny gra? Ale dlatego, że Kanty to są wampiry, więc muszą być. No. Żeby było śmiesznie. Tak. Kto tam u mnie jeszcze? A król żółci jest niebieski teraz. Tak. Król żółci. Ekoludek, okej, okay. Orsus, Musielo, dobra. Wykrzyknik join. Indo, macie przejebane. Wedla Giko jest super. No nie wiem, ja mam kobraja. Czy na tym streamie dowiedzieliśmy się, że Valihammer to jest Valihammer? Bo teraz też zwrócimy tu uwagę, że widać ten. Dużo wcześniej się okazało. Tak? Jesteśmy Greyjoyami, jesteśmy tymi, jesteśmy syrenami. To na start małe wprowadzonko, kto dowodzi jakimi, jakie kolory, jak można, gdzie ja jestem. No przecież... Właśnie skończyłem o tym mówić, że jesteś w moim teamie i którym ja dowodzę. No to nie wiem, co mam ci więcej powiedzieć. Co jest do wygrania? Do wygrania jest obalenie kupsa, co powinno być nagrodą samą w sobie. Obalenie!
O, widzą tak wierzącą na północy. Porówno, nie? Dobra, dam wam jeszcze, chwilę wszystkim spóźnialskim. Żeby nam wykrzyknik join he, albo wykrzyknik join she, albo wykrzyknik join they. Gdzie jest Zuza? Widzieliście Zuzę może? Nie. Ja widziałem tylko, że u mnie trufla jest. Trufla patrzy, chciała być fioletowa. U kogo jest najwięcej bogoli, którzy mają grę. Póki co jest nie, jeden u mnie. Dwóch, a nie to ja jestem. Of course I know him. Kto tu ma najwięcej złota? Gdzie jest pan Super Kogut, który próbował swoją własną drużynę ostatnim razem? Pan Super Kogut jest i jest u mnie w drużynie i on próbował wywrócić, bo był agentem wtedy. Teraz wrócił do domu. Jest znany wywrotowiec, chciałbym ci tylko powiedzieć, żebyś... Ja mu ufam. Okej. Okay. Pan Super Kogut pisze, przepraszam. Przepraszam za spóźnienie, ale syn mi się dzisiaj urodził. To dobrze, okay. Że jesteś z nami. Dobre decyzje zapadły. Ważne rzeczy są ważne. Żona dostała budzik w czółko. Tak, począł w czółko powiedział, ja już w zasadzie nic więcej nie mogę zrobić. I poszedł do domu grać w króla. Bo... Remember, babe, push. Dobra, macie minutę, jeszcze wam dam. Jedziemy. Powiem tylko, że ostatni raz się przedłużył trochę stream, więc jest duża szansa, że teraz też się odrobinę może przedłużyć. A może się skończy w 30 minut. Kurde. Czy Kowal wpisał? Nie. Ja muszę wiedzieć, gdzie jest Kowal. Kowal, gdzie jesteś? Kowala nie ma. Pisze, ale jeszcze nie napisał join. Pisz join. To był moim ulubionym podcasterem. O. Będzie też twoim ulubionym królem. Kowal nie ma, bo to szukuje Kuba. Wpisz join. Jest! Fioletowych się pojawił. Fuck! No i zjebałeś. I zjebałeś, Kowal. Jeżeli pytasz i co dalej? I zjebałeś. Tyle ci mogę powiedzieć. Co dalej? No, źle. Konte Kowal. Konte Kowal, fekase, fokerkę. Fakase, forge. To z francuskiego jest. Lady Alia jest u... Nie join. Nie można już nie join, zjebaj. Nie join. Nie tutaj join. Inaczej join. Do zielonych join. Gdzie jest Solfi? Jest tu. Solfi jest u mnie. Mówiłem, że się przyjebałem, mam najmocniejszy team. Mocno się zawiodłem na Kowalu. Jestem zły, jestem zawiedziony. Kobraj wpłacił 410. Kobra jest w niebieskich. Miało być dla Tartaka, ale że jest u Jaya, to wysłał questowi. Dziękuję bardzo. O, jak to? To się nie zgadza. Dobra, ostatnie sekundy. Wykrzyknik join. Gdzie ja jestem? Jesteś u wampirów u Tartaka. Czyli bez sensu. Ja tej gry nie rozumiem. Żaden z nas nie rozumiem. Ja i nie rozumiem. Zapomniałem, jak się w nią grałem. Głosujesz na rzeczy, no. Join he, join she. Wykrzyknik join. Ostatnie sekundy. Dobra, pamiętajcie, że można. Wydaje mi się, że można zawsze dołączyć, nie? Czy nie? Chyba tak, ale żeby potem. Ale nie teraz było... nie możemy startować, bo quest ma o jednego więcej. Dobra, teraz ja mam, możemy. Teraz Jane ma jednego mniej. A ja nie mam, możemy. Counts strong together. To jest akurat prawda. To jest bardzo fajnie. Ale nie tak pisane, Holikens. Oczywiście. Well. Ale z nimi polecimy, Tartak. Tak jest. Łatwiutko. Dobra. 28, 29, 29. Tak będzie? Nie będzie 30, 30, 30? Chyba nie. 5, 4, 3, 2, 1. Musimy sobie wymyślić jakiś ten, jakiś, no. Jakiś okrzyk bojowy. Go Kans. Zieloni. Go Kans. To są w niebieskich zielonych. Wygramy czy przegramy. Nie był ich pies. Tak na baner. Jesteśmy z północy, więc... Dobra, wybierzmy sobie pierwszy task. Wybierzmy sobie koronację. Malcichu tasa. Ej, nazywaj się King Kubar tak nudno? Kuber. Wasza wysokość, musimy koronację zaplanować. Musi się wydarzyć gdzieś w tym tygodniu. A ja mu powiem, dlaczego się śpieszymy.
Nie chcesz być królem? No jak się nie, jak nie będzie koronacji, to trzech tych wszystkich was, wszystkie wasze rody będą niespokojne. Trzech tych wszystkich was. Quest, ja to muszę na żywo ten. Nie będziesz streamował tym razem. Nie, zajebiście. Ja myślałem, mi się że podoba ten kierunek. Tak grasz na niespokój społeczny, w sensie na technikalia. Jak nie będzie koloracji, to nie będzie mogli cię obalić. Nie będzie króla, nie będzie kogo obalić, tak. No szlachta, więc, no. Więc trzy domy są, muszą być koronacje, żeby trzy domy wiedziały, na czym stoją. Więc ja mu odpowiem, very well. Co muszę zrobić? Tradycja jest taka... Ty widzisz tego tooltipa. Z prawej strony go kliknij i przełącz na rzecz, że nie chcesz widzieć. Co? Gdzie? Co? Nie, do publitowe mówię, bo mu wyskoczył ten sam tooltip, który ja miałem. Council zadecyduje, czy Rada? Rada zadecyduje na tym, kiedy i jak wydarzy się koronacja. A ja powiem, ale przecież to jest moja koronacja. Nie, odpowiem. Ale to, przepraszam, ja zasiadam w Radzie. Grzecznie tam, panie król. Wezwijmy więc tych wszystkich plebejuszy na dwór. Kurde, mamy trejda dużo, nie chcę się wymieniać. Mamy pierwsze głosowanko, drogi czacie. Mhm. Możemy urządzić wspaniałą paradę z żonglerami i fontannami wina. Po drugiem, że będą żonglerzy z skorpionami. Żeby uczcić koronację. Możemy też ją zrobić bardziej w stylu religijnym. I wszystkich dziewięciu bogów tym samym uszczęśliwimy. Możemy wrzucić króla do rzeki z jakiegoś powodu. Lub możemy... Co możemy? Bankiet zrobić. Możemy zrobić bankiet. I wy zapłacicie chyba, tak? Za to. Właśnie. Tak, szlachta. Problem polega na tym, że jeszcze nie wiemy, jakie mamy cele. Teraz moglibyśmy na przykład obniżyć mu authority, a potem wylosujemy, że będziemy my jako fioletowi będziemy mieli cel, że musimy mu podnieść to authority. Więc tak raczej zachowawczo bym tutaj podszedł do tego. Dobrze, ja sobie wybiorę, drogi czacie, zablokuję sobie C. Nie będziemy wrzucać żadnych królów do rzeki. To był mój typ. I odpalam głosowanko. Twój macie też? Do wyboru A, B lub D. Czyli wykrzyknik. Mi się wydaje, że idziemy najpierw w obniżanie treżery. Ja też bym obniżył wykrzyknik vote, spacja i literka, na którą chcecie zagłosować. Wykrzyknik. Ja bardziej A, żeby jak najmniej w skarbcu było. Spacja. Tak. Na to będzie łatwo iść. Wampiry idą A. Ekoludku, jesteś wampirem. Kobra jest 20 i mówi szefie Jane, czyli jesteście już, jest okej wszystko. Okej, Ekoludek, Harnold, dobra, to są to osoby do ścięcia, kto tam jeszcze jest? Dobrze, zobaczmy. Chyba A będzie, ale B goni. Zobaczmy. A. Zliczę ostatnie, jedziemy. Zamykam głosowanie. I pieniążków nie ma. 58 zagłosowało za A, czyli żeby urządzić wspaniałą paradę z żonglerami, skorpionami i fontannami wina. Nie, z żonglerami skorpionów, a nie z żonglerami, skorpionami i fontannami. To jest jakby to samo. Nie chcę zapraszać skorpionów, ale żonglerami. Koronacja była wielkim sukcesem. Żonglerzy, skorpionów, wino, firewalk i wielka fiesta. Wszystko było po prostu szewskis. Firewalk. Niestety poszło nam z kasy 1000 złota, ale za to podbudowaliśmy sobie stabilność naszego królestwa z 5 punktów na 6. Okej. Okay. Idziemy dalej. Okay. Stabilne królestwo. Zróbmy council introduction, czyli niech przedstawią nam się te trzy domy, do których wszyscy należycie. Wezwijmy szefów z północy pierwszych, proszę. Ten doradca jakby w moich barwach był trochę. On robi dla mnie. Ups, miałem nie mówić. Zarigani do mnie przyszedł. Mój człowiek. I chcę tak. Mogę się przedstawić mu. Nie, on się już przedstawia, tak? Okej, przedstawił się. Tak, po kolei się przedstawię. Okay. Przedstawił się Musiello. Witaj, Musiello. Przedstawił się... Złamać go. Kogo tu mamy? Miraculous Nana. Przyszła się tu również przedstawić. Co dawna baba. Witamy wszystkich, witam. Welcome. Idziemy dalej. Teraz poznamy cele, tak? Teraz poznamy, jakie macie wy wszystkie cele. Mamy cele.
ja mam cel cię do celi wtrącić. Jestem nowym królem, nie wyglądam jakby był nowym królem. Ja mam dla ciebie cele. Nowym, niesprawdzonym, ale rada nadzorcza chce tutaj przeciwko mnie działać, więc poznamy... Master też fioletowy, mamy ludzi wszędzie. Jak mogę was powstrzymać, zapytałem mojego doradcę. Aby ich pokonać, muszę mieć potomka, który będzie godny przejęcia... Dziecko rozwiązuje każdy problem, wiadomo. Tak, który będzie godny przejęcia moich... nowych. Nie robi. Musisz mieć ambicje. Czy się pyta mnie, czy jak umrę, to chciałbym, żeby mnie królestwo pamiętało. Absolutnie nie. Super kogut, 50 zł, bo będzie dostawał 800 plus teraz. Wszystkim się nam polepszyło po tym, ja bym chciał, się urodziło. Jako miłośliwie panujący król, aby królestwo zapamiętało mnie jako... Farmera pewnie, co? Żonglera. Jako farmera. Jako farmer. A konkurent. Jako najwspanialszego króla, który kiedykolwiek żył. Tak bym chciał, żeby zapamiętało mnie. Więc mój cel jest taki, żeby authority tutaj poszło jak najwyżej. Było jak najwyższe. No dobra. Celujemy w autorytet, to dobrze. Taki jest. Tak chcę, żebyście mnie zapamiętali jako najwspanialszego króla na świecie. Zamknijmy sobie ten sezon. No i teraz Zieloni. My musimy zacząć knuć, nie? Zieloni. Nanek, 1, 2, 3. Już zieloni próbują tutaj robić przeciwko mnie jakieś szarady. Już chcą przejąć tron. Już myślą, że nie jestem jedynym porządnym królem. Zamaskowani. I że coś musi być zrobione z tym. Co wymyślili zieloni? Jakoś 30 sekund? Subterfuge, który obniży moją stabilność, która jest na 6. Intimidacja, panowie, która zwiększy moją stabilność, która jest na 6. I Uprising, który zwiększy... Nie, Rise Treasury. Treasury, która zwiększy Treasury. Czyli grasz na to, żeby miał dużo kasy, żeby potem ludzi napuścić na niego, że horduje golda. B. No widzisz, a twoi ludzie już zagłosowali. Nie, bo myślałem, że to jest lower i mówię już, że my za ten. Brak zgody. No dobra, i tak wygramy. Czy przegramy, czy wygramy, tak? In the rich. Podnosimy Treasury. Dobrze. Czyli tak, patrycjusze próbują zrobić uprising, czyli pokazać, że król ma pieniążki. Przeciwko królowi. To jest dosłownie powstanie. Powstanie, tak. Więc patrycjusze muszą zwiększyć, teraz wasz cel zielonych, zwiększyć skarbiec do 2000 w ciągu dwóch sezonów. On już jest na 2000. No ale to co to jest za wartość? Musi na razie nie spaść. Więc... Dobra. Zigana przyszła też również. Kant! również tutaj jakieś, widzę, zaczynają się szepty. Również nie podoba wam się fioletowym, że Kubar, jedynie miłościwie panujący król, jest na... I próbujecie zwiększyć authority, obniżyć faith. Dlaczego tu jest od razu głosowanie? Dlaczego nie ma... Albo obniżyć defiance. Gramy na A. Vote A. Rise authority. To jest to samo, co Kubar. Kubar tak, super kogut podnieść, głosuje na Cetar, tak? Więc już wiesz, gdzie... A super kogut to jest nasz wildcard. Our man in Japan, tak? On zdobędzie zaufanie któregoś z moich konkurentów i potem go dźgnie pod żebra. Pan super kogut już jest... Tak, my gramy na podniesienie authority. Kubar musi podnieść authority, żeby zrobić dziecko. Więc mamy w królu sojusznika, więc już jest 2-1 do jednego. Boże, i pewnie wybranka będzie from land of the cunts, tak? Jak trzeba będzie, to nawet ja będę tą wybrankę. Wszystko dla wschodu. Więc waszym celem północ jest teraz, pamięta. Waszym celem fioletowych jest podnieść authority do 5 w ciągu dwóch sezonów. Ono już jest na 5. Tak. Zobaczmy, co na to niebiescy.
Dobrze, to rozegraliśmy Fioletowi, winszuję. Skaza. Wiesz, jakiś problem z jakimś niedźwiedziem, na pewno mają kogoś problem. Jak niebiescy pedoszli i niedźwiedź zjadł zapasy. Skaza twierdzi, że to on powinien być na tronie, a nie impostor Kubar. Więc tutaj też już widzę, się zaczynają ten. I wy możecie grać na... Szykujcie klawiatury. Obniżenie Defiance u siebie. Możecie... Dobra, B, jedziemy. Jedziemy B. Też? Co? Tak. O, rączkę myję. Czyli wszyscy teraz gracie na Rise of Authority, tak? Jak będziesz podnosił Authority, to pomożesz się obalić dwóm domom. Północ pamięta, pewnie zostanie wyruchana, ale pamięta. Ja to zupełnie inaczej widzę. Dobrze, zagłosowaliście na... Może po prostu sam sobie wbij ten sztylet w plecy. I 12 razy. 12 razy sobie wbijesz sztylet w plecy. 6 od Jaya, 6 od Tartaka właśnie. Nie to co my. My chcemy więcej, żebyś pieniążków miał więcej. Chciałbym, żeby była pauza, żeby ludzie zdążyli się kapnąć, że jest głosowanie. Widzę, że... A to jest tak specjalnie to... trochę pewnie. Gra nie daje chilla, jeżeli chodzi o czas, więc... Powinna być chociaż minuta na to. No. A być pilnym. Więc niebiescy, waszym planem jest zwiększyć znowu Authority do 5 lub więcej w ciągu dwóch sezonów. Fioletowi daję wam tipa. Zróbcie sobie pod Ctrl-C, Ctrl-V, wykrzyknik vote. Żeby być gibkim w głosowaniu, od tego dużo zależy. Tak. Miecie skopiowane wykrzyknik vote. Wykrzyknik vote, spacja najlepiej. Do kogo dołączyć? Masz fioletową ksywę, to pasujesz do fioletowych. No bo zmaz vote for the least favorite option and the option when the least favorite. Weźmy sobie reverse voting, to może zamieszać. I zakończymy ten sezon. Tutaj weszła i poszła sobie. Że jest jednością z gibkością. Tak jest. Spróbujmy... Kogo? Nie mam zielonych, czyli zieloni będą tutaj. Spróbujmy... A super kogut sobie zbindował od razu wątkę, bez względu na to, co będzie. Tak. przyszedł do mnie szef Nowak D83. I mówi, że straszna lawina przeszła przez ich wioskę. I nie wiem. Okrutna. To nie jest typowe szefowskie imię, tak podejrzewam. Mało ludzi. Ratuj północ. Mało ludzi przeszło. Więc ja mu mówię, straszna tragedia, no ale co mogliśmy zrobić, no? Tak go nie rób na brudno, no. Północ jest ciężka, ale tak potrzebuje pomocy, mimo tego, że są wytrzymane. No ale co ja pomogę? No lawina to lawina, no. Spadło wam, to macie śnieg, no. Północ to powiedziałeś? Spadło wam, to macie śnieg. Zobacz Lifę. Niech jedzą ciastka. Szef Lifus 1 ma jakieś złe wieści dla mnie. Jakiś strasznie knujący czarodziej otworzył sobie sklep w Kolszawn. A, Kolszawn, byłem tam na wakacjach. To jest pod Toruniem. Opowiedz mi więcej o tym. Nie, dlaczego to jest problem, zapytam się. Problem jest taki. Jest bardzo zaangażowany władcą. Ona mówi, że wzywa swoich zaczyna zbierać jakichś tam swoich pomagierów i że to jest bardzo, bardzo trudna sytuacja dla. To są wydatkowcy potajemnie finansowani przez nas, ale okej. Okay. Bo sprowadza jakiś takich glory seeking, czyli ludzi, którzy próbują się dorobić na szybko villagersów z całej północy. Świat potrzebuje takich ludzi. Ale Count Kapsik 00 mówi, że nie tylko pezantów. To jest straszny problem, widzę. Ten wizard jest problemem. Mam wrażenie, że wizard jest z fioletowych, ale to tak na... Nie no, fioletowi przychodzą potwierdzić słowa niebieskich. Tu jest sztama, nie próbuj nas skłócić. Oni po prostu nie chcą, żeby ten czarodziej lub pani czarodziej była w radzie nadzorczej. I że musimy coś z tym zrobić. Rada nadzorcza królewstwa. Szklany sufit masz? No. Jaki problem? Ja nie widzę problemu. No ale czarodzieje są potężni, w ogóle się nie są przyjaciółmi z nikim. Chyba nie wierzycie w te bajki. Fioletowo niebieska wielka rodzina. Więc musimy zebrać... Kubana spółka z... Rada nadzorcza.
Pozwólmy Kapsikowi, aby stał się tej pani czarodziej apprentice z jakiegoś powodu. Nie wiem, i to na Defiance będzie miało. Dobra, że się z tego wyjdą. Require for which is not in order to become... Aha, czyli jeżeli chce zostać jej pomagierem, to musi się pozbyć tytułu szlacheckiego. Albo nie możemy pozwolić Kapsikowi, aby pojechał do Kolsza w jakiekolwiek interesy z panią czarodziej robił. Ja myślę, że jak Kapsik zostanie czarodziejem, to tylko na tym całe królestwo skorzysta. Potem wam wyczaruje mąkę, zboże albo tego niedźwiedzia. Kto głosuje teraz? Czy będą wszyscy głosować? To jest dla wszystkich Wszyscy głosowali. Ja myślę, że musimy zdobyć B, bo północ to nie jest tak, że głosuje na B. To nie jest tak, że możesz być wszystkimi naraz. Możesz dobyć A, no to głosujemy, bardzo... proszę bardzo. Północ B, nie ma komutarstwa. Skeletowi głosują na A. Na B. Bardzo dobrze. Albo jedno, albo drugie, co to? Fioletowi próbują się z czarodziejami dogadać. A my tutaj próbujemy albo nie pozwolić, albo jak chce się gdzieś z czarodziejami bujać, to niech nie będzie lordem. I co wygrało? B. Oczywiście, że B. Nie ma takich. Nie ma wieloklasowości. Mówię, nie ma chuja w dwóch wygrało kawach. Wygrało C. Ponieważ dałem reverse, nie wiem, czy widzieliście. Ponieważ dałem reverse, to wasze B zmieniło się na C i nie pozwolimy Kapsikowi, aby podróżował do Kolszan i robił z jakimikolwiek czarodziejami. No, niebieski powiedział God bless you. God bless your greatness, bless proszę you, bardzo. Sir. Czyli na złość sobie uszy odmrozicie, tak? Aha, czy nie chciałeś więcej pieniędzy do skarbca? Są czarodzieje. No, czarodzieje dobrze są. Defiance is now grumbling, jest 1 na 3. Zrobił nas pod Hutasa, tak, Hutas pierwszy szalon. Ponieważ ten obecność czarodzieja sprawiła, że farming spadł z 3 na 2. Mówiłem, że mam żarcie wyczaruję. Ale za to trade poszedł, czyli wymiana dóbr wzrosła z 3 na 4, więc... Wyhandlujemy sobie te chlebki, no. Dobra, zobaczmy. Honor Guard, pamiętam, musieliśmy w poprzednim kogoś do naszej straży. Jako ochroniarze nie, musieliśmy czerwony. Kogoś. Teraz jak jestem królem, potrzebujemy ochrony, musimy wybrać właśnie... Please don't hurt me. Please don't hurt me. Jakie są moje opcje na ochroniarzy? Każdy region da mi jakiegoś ochotnika, tak, do wyboru. Swoich najlepszych gladiatorów, swoich czempionów. Także my musimy podjąć decyzję, komu zaufamy, by... Kto jest u niebieskich? Ja chcę wiedzieć, kto jest u mnie, bo jestem bardzo ciekaw, kto jest u mnie. Bearded Oafs. O, wiadomo, ten wygląda jak Kratos. They will get drunk, czyli będą bardzo często się upijać i powodować problemy w pałacu. Tak, to jest zupełnie zero nieprawda. Dyscypliny. Nieprawda. Brzydko pachną. Zobaczmy, kto fioletowy. Myjemy się codziennie. Trochę obsrani. No. Rozumieją etykietę pałacową fioletowi, ale minęły lata odkąd kiedykolwiek walczyli, więc nie walczyli od lat. Aha, no fajnie, będą udawać martwych. Przez cały dzień piszą. Oni piszą wiersze praktycznie cały dzień. Piszą wiersze. No to taki, ja bym chciał takie o ten. I zobaczmy jeszcze. You will be a soldier. Lowborn Crooks, czyli nisko urodzeni przestępcy, tak? No to kto jest? To odpowiedz sobie sam. They're vain and selfish, czyli są samolubni i bardzo, bardzo... Ale za to ich skill w walce jest... No ale nie tak. Można im ufać, no. Ale za odpowiednie pieniążki można im ufać. Czyli koleś, który się będzie upijał, pani, śmierdzi. Która pisze wiersze nie walczyła od set lat, lub koleś, który który jako hobby ma obcinanie głów ludziom. No, tak szczerze, jakby ktoś miał cię bronić, no, to chcesz kogoś, kto jest zażegany, najebany? No kogoś, nie. Kto nie umie? Czy kogoś, kto, ale czy kogoś, kto cię obroni? Podoba mi się zielony, ale boję się, że on mi wbije, pierwsze co zrobi, to mi wbije... Well, yes. Mogę jeszcze wydać pieniądze i kupić sobie jakiegoś z innego kraju mm-hmm. Najemnika. Tak. Ochronę Juventus. Zrób tak. Ochronę Juventus. Bierz zielonych, za tak zajebiście wygląda. Kup sobie kogoś.
Którzy to byli zieloni? Gladiatorzy, nie, bo tak? Wydasz pieniądze. Kup sobie kogoś. No, 1000 chcesz wydać, żeby jakiś ten... Ja ci dam za darmo ich. Valar Morghulis. Pan gladiator. Russell Crowe będzie moim nowym ochroniarzem. Miło ci było znać. Jak będziesz miał nóż pod żebrem, to nie dzwoń do mnie. Słuchajcie, zaczynamy aukcję. O. Możecie wasz pieniądz wykorzystać, aby zasponsorować jeden z tych budynków. Jak widzicie, A da authority w górę, B da trade w dół, C da farming w górę, D da authority w dół, E katedra da wiarę w górę i F da wymianę dóbr również w górę. Dobra, to więc 3, po kolei. 2, 1, zaczynam głosowanie. Nie, pierwszy. Teraz. No to ja mogę zacząć. Czekaj, bo daj nam wcześniej przegadać. Teraz wystartowałeś. No dobra. Szeletowi 250 na A. Północ A 250. No to super. Trzeba... To my po jeden na D. Po jeden na Fund D? Nie vote, wykrzyknik fund. Wykrzyknik fund. Ilość? D, jeden. Tak? Nie ilość, tak. Tylko, tylko na przykład, spacja i potem 250. Jak chcesz 250? Chyba, że chcesz więcej, no. Wykrzyknik fund, spacja, a spacja 250. Albo inny. Widzisz królu? D, jeden, albo cokolwiek. Z jakiegoś powodu F, bazar, jest zasponsorowany za 1000. Ja bym wybrał bazar, jakbyśmy ten, bo mamy dużo trade'a, więc warto mieć więcej, ale stwierdziłem, że warto kupić, bo wy se podniesiecie o jeden, a my wam obniżymy o jeden. To niskim kosztem. Tak, i tam mówię, byście głosowali za jeden. To zauważyłem. O, ty. Finding a spouse. Powiedział ten, że to chciał, żeby wydał kupę siana na Juventusa. Ale zobaczmy home imprint, czyli... Niebiescy przyszli pod postacią szefa unife.pl. Wasza wysokość. Jest problem z farmami na północy. Czarodzieja przeprowadziliście, to jest problem. Owce cierpią straszną chorobę. Nie ma wełny. Potrzebujemy pieniędzy. Bedlagiko, mówiłem, że to 20 minut temu. Za to Lord Patrician, król sucharów, również przychodzi, próbuje zamieszać wodę. I no, mówi, ja że go znam akurat. Po co mamy sponsorować owce na północy, skoro jego statki są w złej jakości i powinniśmy przeznaczyć pieniądze na naprawienie dziur w statkach u zielonych. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że nie. No, a po co nam te owce, skoro nie możemy robić handlu? I teraz głosowanko będzie wyglądało tak, że A, damy pieniążki na farmę, B, damy pieniążki na statki, czyli właściwie na wojsko. C, damy porówno dwóm regionom, a D, to będzie wasz problem. Ja wam nie, król nie ja będzie bym, pomagał. Ja bym Kubar zawetował C, bo cię wypiorą z 2000 gold. Ja wiem, ty chcesz, żeby się kasa trzymała na 2000, ja rozumiem. Nie, mi nie zależy, ja jestem fioletowy, a nie zielony. Questowi zależy. Ale to i tak tutaj jest ten. Wszystko straci pieniądze, to już wolę, żebym ja miał lepiej. To jest 2000. No bo nie chcę D, bo. Chyba, że D. Nie no, północ idzie w A, bo potrzebujemy tych farm. I to od tartaka zależy tak naprawdę teraz. Ja bym chyba też chciał farm. Jay, idziesz w A, tak? Głosowanko. Tak, idziemy w A. Dobra, fioletowi A. Wow, ale chuje. Wykrzyknik join spacja A, wykrzyknik join spacja B lub wykrzyknik vote. To zieloni D. Spacja C. Wykrzyknik vote. Leave them to their troubles. Gdzie jest pan Kogut? Pan Kogut głosuje na B. Tu jest. My musimy go zbanować przed następnym streamem, tak żeby nie mógł nic pisać. Twoja wiara w niego szybko... Idealne rozwiązanie. Ja mu robię legendę. Spadek pyta, czym się różni treasury od wealth. Wealth to są nasze pieniądze klanu. Każdy z nas ma trochę, a treasury to jest skarbiec
To jest skarbiec królewski. Skarbiec królewski. Tak, zagłosowane zostało na A. Spadła nasz skarbiec z 2000 na 1000, ponieważ daliśmy na owce. Oh no. Dupę daliście. Defiance zielonych poszło o 1 w górę. Defiance niebieskich spadło o 1. Farming za to na północy z 2 na 4. I niektórzy przywódcy niebiescy się wzbogacili na północy. Fajnie. To jest skandal. Północ żywi ten kraj. Szef Unifebrel, dziękuję królowi za... Wielki kawco, to się nam opłaci. Dobrze, zobaczmy, co mamy. A Curious Discovery. Przychodzi znowu Nowak, D83. Wiadomo, oni mają co chwilę coś. Mówię ci, niebiescy trują dupę strasznie cały czas. Kochany królu, czy pamiętasz tą lawinę, o której ci mówiłem przedwczoraj? Vaguely. Oni zaraz przyjdą mi spać, panie królu, to mi wyszło tutaj na ręce. Jaka lawina? Więc ta lawina ponoć odkryła spadając jakiś antyczny kamień, antyczne kamienne drzwi, które prowadzą do grobowca moich przodków. I jacyś moich. Naszych. Królewskich. Naszych. Moich. Twoich, moich. No to czyich? Twoich czy moich? Naszych przodków. Ichniejszych. No, i że lokalsi próbują się tam dostać, żeby pewnie zrabować rzeczy z tego grobowca. Więc opcje są takie. Wyślijmy wojowników, aby pierwsi tam sprawdzili ten grobowiec. Wyślijmy nerdów z uniwersytetu, żeby tam się zobaczyli, o co chodzi. A C, zatkajmy ten grobowiec na stałe. Normalnie bym wysłał ludzi z uniwersytetu, ale zaraz dostaniemy wiadomość z powrotem, że ich zjadła wielka szczuromałpa, jak tam weszli. Ja bym chciał wysłać tam ludzi z uniwersytetu. Tam trzeba wysłać nerdów. Tam trzeba wysłać nerdów, tak? Ayla pyta, czemu my się nie zbogaciliśmy, Fioletowi. Ayla, zgadziliśmy się o sojusz. Gotowi na głosowanko? Głosujemy na... No to... Aha, czyli Kubar nie chce. Kubar nie chce. No nie chce. Nie chce ewidentnie. No dobra, to... No to C. Czy nie? No, zamykamy ten kraj. C. Wszyscy C. C, 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 C. Masowo C. Wykrzyknik vote. A mi się Jay chce zamknąć tę dziurę. On jest niezainteresowany swoimi przodkami. Nie, ja właśnie tych przodków. Nie doszliśmy do tego, czyli to są przodkowie, więc generalnie zatkajmy tam dziury. Nieważne, oni są u mnie, to ja chcę to zamknąć. A tam jeszcze ktoś był i mówił, że mam ci do opowiedzenia coś. Cicho, cicho, dziadku. Tak. Okej, boomer. Oddychaj w poduszkę. Gratulacje, grobowiec został zatkany. No i dobrze. Niebieski, Nowak nie jest zachwycony tym faktem. Twierdzi, że powinniśmy wiedzieć wszystko o swoich przodkach, a nie zamykać grobowce. Defiance poszło z 0 na 2 u niebieskich. Jay, głosowałeś przeciwko swojemu własnemu pomysłowi. Tak. Eksorować, rozumiem. To był pomysł tego Nowaka, a on w shortbusie jeździ do szkoły. Okej, dobra. Dobrze, co mamy? Nie mamy tu już nic, więc musimy niestety się zająć. Ja się muszę zająć. Znalezieniem. Zajmij się sobą. Muszę zająć się sobą trochę. Moja mama. Partera musimy znaleźć. Moja mama próbuje mnie z kimś schajtać. No bo wiadomo, żeby mieć potomka, no to trzeba niestety mieć drugą osobę do tego. Mam! But mother, I don't want to get married. Nie, powiem jej, że byłem zajęty, będę porządnym królem. Kim jestem ciekawe, zainteresowany? Czy można mieć potomka bez małżeństwa? Może. No. Zobaczmy, co mama nam przyniosła do zaoferowania. Zamknijmy sobie sezon. Żołędzie. Na północy, gdzie wilki srają dupami, niebiescy odkryli antyczną przepowiednię, która mówi, że przybędzie król tyran i również wojownik, którego obali. Na razie się zgadza. Więc wszyscy sobie przekazują niczym głuchy telefon tą opowieść. I tutaj proszę. Praise Morgana. Te przepowiednie są prawdziwe. Bogowie są dobrzy, łaskawi. Lagertha będzie naszą królową. All hail Lord Render.
Tak. Okej. To ja wam pomagam z owcami, a wy jakieś głupoty się... Ty tego nie wiesz, to się dzieje na północy. Twoje oczy kosmopolitaneczka tutaj próbuje... Chcę, żeby wszystkie tradycje pozostały takie, jak były zawsze na północy. Mhm. Czyli aby do tego dokonać, musicie obniżyć faith, czyli waszą wiarę musicie obniżyć. Gdzie są niebiescy? Macie zero. O nie. Do 4 albo mniej w 4 sezony. Co ja poradzę? I Jay znowu jest na kursie kolizyjnym ze zwycięstwem, tak? Tak. Oh no. Zieloni. Jeden typ jest panią... Sean Conner jest u zielonych, to... Sean Conner jest znowu widmo. Patrician Huberto mówi, że nikt nie dba w ogóle. Wszyscy mają w życi króla i jego pieniążki. Jak no How is supposed to initiate the uprising display? Jak w tej ekonomii mają zrobić powstanie? Więc żeby to zrobić, postanowiliście zieloni z Myciandrem na czele, aby obniżyć królowi skarbiec, tak? Żeby miał jak najmniej pieniędzy. Zobaczmy, jaki macie w związku z tym cel. Zieloni muszą zwiększyć treasury do 2000 albo więcej, czyli jak zwiększyć mój skarbiec, aby powiedzmy zwalić na króla, nie? Że kisi całą wszystkie pieniądze kisi król, a nie daje nic poddanym. Miałby mieć kraść, tak. I tym samym sposobem wzniecić powstanie. A co robią kanci na wschodzie? Bedlagico wziął swoją wielką szklaną kulę i zobaczył czarną postać w tej kuli. To ja jestem. To ty jesteś tą czarną postacią? Tak. Zobaczmy, co... To jest ten wizard. To jest ten wizard. To jest ten wizard. To jest ten wizard, bestia ze wschodu. No. Bestia ze wschodu, z Wadowic. Król jest oczywiście fatalny, bla bla bla. Well, did all the quantities of meaning would enjoy watching sweep the pop. Okej. Pszczoły. Pszczoły i zobaczmy, co... nie, tylko nie pszczoły. Did you say bees? Pestia chce rzucić pszczół, żeby rozpocząć problemy w moim królestwie. I to jest plan, ja rozumiem. Jeżeli plan się opiera na pszczołach, to jest dobry plan obalenia. Pszczoły, które nie będą żądliły ludzi, nie będą żądliły non-magical ludzi. Czyli granie wszystkich innych poza fioletowymi, tak? Co nie, znaczy, że fioletowi muszą we wszystkich regionach obniżyć farming, czyli wszystkie farmy. Ale to jest łatwe. No nie wiem, bo ja mam najwięcej farm, ja muszę u siebie obniżyć. Combined, wszystkie farmy muszą mieć 14 lub mniej w ciągu 4 sezonów. No teraz mam 14. I teraz tak, co my tu mamy? Podatki. No to król musimy farmić teraz... więcej. Inventing is making... Trudno się wylosowało. Wy macie łatwiej. Czekajcie, bo podatków nie kojarzy, były podatki w ostatnim, jak graliśmy. Nie, podatki są nowe. Aha, w sensie tak. Patrycjusze, czyli że oni wynaleźli insurance, czyli ubezpieczenie. I zarabiają 500 typowe na tym. Inne, czyli fioletowi niebiescy zarobili 200. Czyli możemy zielonych dość ostro tutaj otaksować. Ja bym otaksował wszystkich. A resztę zostawimy tak. No, podoba mi się, że Kuber, Tartak i Jay mają sojusz, a Kuber postanowił też mieć z nimi sojusz. To bardzo rozsądne. Dobrze, to tak w trójkę wam dobrze pójdzie ten sojusz, czuję, że... Niebiescy boknują tam coś, tak zrobimy. Ej, ty chcesz pieniędzy w skarbcu. No nic, no dobra, no. Mój defiance rośnie. No panowie, raz wyraz ja, no tak bywa, no nie ma co się denerwować. Zobaczmy, co się dzieje. No. Przyszła mama i mówi, że ma dla mnie potencjalne żony.
The partner for life and oh, don't forget. Zobaczmy. Zobaczmy, kogo przyprowadziła mama. Alright, then zobaczmy moje bachelorecy. No to dawaj, jest Odala. Pierwsza narodzona córka z północnych toperzastych, z północnych toperzastych klanów. Z klanu toperzastych. Big, brawny and honest, czyli wielka, wielka i uczciwa. Nie musisz czytać, wywal od razu wiadomo, uczciwa, że idę. Uczciwa, herszt baba, no. Z duża baba, z od toperzastego widzę, że chyba nie. To jest Sylwia. To jest pani? The big woman. Eldest daughter of the konsiliarz. To jest córka konsiliarza tutaj do mnie wysłana. But all she did was quick on hello. Aha, powiedziała hello i uciekła, tak? Seemed nice enough. Wiem bunkier, tylko chciałem, żeby wszyscy... Ma laboratorium zainstalowane w jej zamku i spędza całe dnie w laboratorium, robiąc jakieś eksperymenty. Mhm. A pewnego dnia zniknęła na trochę... W kuchni, no? Pewnego razu zniknęła na jakiś czas, ale okazało się, że zamknęła się na strychu. Tata chce cię skancelować, jak nie weźmiesz. Jak jej nie wybierzesz, to cię skanceluje. Jest Klovia, the wealthy... Lorda Patrycjana, Kubusia Puchatka, córka. Kubuś Puchatek, kres z tej. jednego kabrykuje, no. Her interest in typical cause, money, uh-huh. And making more of it. Robienie kaski. Typowe dla zielonych. Co, Kuba, chcesz sobie cały dzień grać w gierki i nie pracować? To jest dobry wybór. Tak, to mnie załatwi. Also of the church. Jest krytyczna dla kościoła. Interesujące. Chyba też dobrze, co? I have made my decision. To będzie... Która to była zielona? Ta. Klovia. Tak. Klovia była zielona. Koniec? Podoba mi się, że ten, że kanci są coraz bardziej wkurwieni. Szczurza plaga, pięć. Oczywiście, że na szczurza plaga na u fioletowych. No co, jaka co plaga szczurza, no. Oni lubią, oni jedzą te szczury. Hrabia Rorschach. Wy macie psy i koty, mamy szczury, no. Przyszedł i mówi, że mamy masę szczurów. Na polach, w zagrodach, wszędzie. Wszędzie szczury. W zupie. Rorschach nasz. I że nie mają... I że nie mają już trutki na szczury. Skończyła mi się trutka fioletowym. No to jak szczury, to jak się skończyła trutka, to szczury umrą z głodu. I fioletowi tak. Chcę. Aha, bo on przyszedł z szczurem w ręce pokazać, że faktycznie mają problem. Więc to odpowiedź A jest taka: weź tego szczura i spadaj i załatw sobie to sam. B. Okay. Zawieź im szczurzą trutkę. C. Zawieź im shipment kotów. Lub D, wynajmij adventurera, żeby pojechał tam i pozbył się wszystkich szczurów. Niebiescy C, wysyłamy im koty z północy. A, fioletowi A. Zieloni B. Czy ja chcę zablokować? Niebiescy C. Poczekajcie, Kubar musi wystartować najpierw w głosowanie. Teraz wybrać. Czekajcie, zrobił rewelsor. O nie! O nie! To ja nie wiem. Kurwa. To już. Odwrotnie ma być. No chuj, zobaczymy, co się stanie. Zróbmy B. Zobaczmy, co się stanie. To jest właśnie. To by było A. Tak daje reversal. Ja wszedłem w D teraz, bo ja już nie wiem, co się dzieje, jak jest reversal. Gdzie jest? Ja nie wiem, jaki jest reversal taki. To jest pojebany reversal trochę. Ja go lubię szukać, gdzie jest. O, jest. Jako jedyny fioletowy głosował na B. I będzie, czyli będzie D, tak? Bo jest, czyli to jest taki rewersal, że co ma najmniej głosów wygrywa? Zobaczymy zaraz. Wydaje mi się, że będzie D. Tak. Bardzo niedobrze. Dla Kubara też niedobrze, ale sobie zagrał. D. Ja pierdolę. No widzisz. Skarbiec nie wiem, jak spadł rewersal. Z 1900 na 1000. A to lepiej niż się spodziewałem. Jest dobrze. Brawo, Kups. Brawo, ty! Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Problemy z czarodziejem. Domyślam się, o kogo może chodzić.
o... Szef Lifu z jeden. O bestie. I mówi, że są problemy w Kolszawnie. Słyszeliśmy nazwę już tego miasta. Bardzo ładne miejsce na wakacjach, tam byłem. Pod Toruniem, przypominam. Pestia trenuje swoich uczniów w tym mieście i wszyscy ludzie są chorzy z tego powodu. Co możemy zrobić? Możemy zebrać naszą radę nadzorczą. Możemy nie robić nic i zostawić czarodzieja w spokoju i Authority jest 50% szans na zmianę w Authority. Why would she do a such thing? Spieszmy... A czemu ona tak? Spieszmy radę nadzorczą. A, możemy wysłać wojsko. B, możemy zapłacić szefom za ich straty w Kolszawnie. C, możemy dać give Kolszawn to Pestia permanently. Możemy oddać całe miasto Pestii już na zawsze. Robimy C. Lub możemy pozostawić Pestię w spokoju, niech sobie robi co chce. Będziemy wszyscy zarobią na tym. I skarbiec im. Nie chciał tylko, żeby wpadło B. No właśnie. I możecie... A, zawetował. I możecie... 3, 2, 1, 0, start. Fioletowi D. Niebiescy A. Fioletowi D. Niebiescy A. Robię blika wszystkim z przeciwnych drużyn, którzy zagłosują na to. Blika, to ja też chcę, no. Dobrze wam idzie, czat. Dobrze wam idzie. Pięknie głosujecie. Podoba dalej, mi się. Dalej, dalej, nie co? O, jest zajebiście, damy czarownicy całe miasto. Król jest was zadowolony. To pięć fioletowych osób, które głosuje A niezgodnie jak cała drużyna, przeważyłoby tak. Na D. Per Opson, mogę ci poczytać ich ten. Bad Potato, Eko Ludek, pan Super Kogut. Oczywiście, że Super Kogut. No chodź. Tu się banuje. Odyseuszu, chcemy do domu. C. Oddaliśmy, król oddał miasto Kolszawn Pestii na stałe. Masz czwartą partię w królestwie teraz. Bardzo dobrze. A my jesteśmy bardzo niezadowoleni. Czy znowu będzie rajotował. Wymiana dóbr na północy spadła z 4 na 2. Rajot! A król się wzbogacił. Złotki pieniążki. Sprzedawczyk. Ale przynajmniej zawsze, że Jace, też zarobiłeś pieniądze trochę. Defiance spadł z 8 na 7. A zatem dla nas jest obojętne, ale czy mieliśmy większą szansę na destabilizację innych, ale okej. Okay. Zieloni i ich bunt. Zobaczmy, co się dzieje z zielonymi, którzy próbują... To jest powstanie imienia Shona Connery'ego. Per Shona Connery'ego. Tak jak mówiliśmy, zieloni ludzie są oburzeni, że król ma tyle pieniążków i nie chce się z nimi dzielić, więc są wkurzeni. I Myciander tutaj próbuje dalej gdzieś tam wbijać. W początku twierdzy. Mm-hmm. Now it's time to instant some... Teraz czas na chaos, lubi Huberto. Pokażmy im, jakim wrednym bucem jest król Kubar. Dużo nie trzeba pokazywać. Czyli następnym celem zielonych jest obniżyć stabilność. Stability do 4. Mobilność, stabilność na 4 lub mniej w ciągu 4 sezonów. Stabilność jest obecnie na 6. Mobilność, stabilność. Stabilność. A ja sobie wybiorę jakiegoś perka, bo jest koniec roku. Ty i te perki. Mogę obniżyć czas z 30 sekund na 15, ale nie chcę tego robić, bo to jest... To jest przykre. Posłanie w more than no was about for anyone. O, weźmy to. Ej, to drugie jest fajne. Musisz wywalić. Muszę wywalić, mieć. Tak? To ja nie chcę. Te co mam, mi się podobają. Podobają ci się. Tak. To prawa. One or more regions are meant to rebel. Czy jedna, już jedna z już może zgadnijmy zrobić rebelię. Ciekawe kto. Jeżeli rebelsi będą mieć więcej punktów niż lojaliści, powstanie wygra. Jeżeli lojaliści będą mieć więcej punktów niż rebelsi, rebelia zostanie oczywiście uwalona. Czy ja jestem rebeliantem, czy lojalistą? Are we the buddies? Rebelling regions have their... Aha, czyli kraje, które mają rebelię u siebie, pauzują jakby cele.
Radiant's Way. Potem gdzieś to jest zupełnie inny system właśnie. My go znamy tylko z tego, że Jay w poprzedniej grze też, ale on był o wiele później, nie? Im większe tak, wojsko, tym większa szansa na obalenie króla w czasie, czasie rebelii. Obcy. Aha, jeżeli moje authority, skarbiec i stabilność królestwa spadnie na zero, to też jest automatyczna wygrana rebelii. No ale ty jesteś big spender, to co się za moment wydarzy. Rebels... Na razie wszyscy są lojaliści, nikogo nie ma w rebelsach, tak? Już się bałem, że jestem rebelem. Nie, no to ty masz tylko 4. 7 musi być. Królewskie wesele sobie zachowajmy, ale zobaczmy, co się dzieje... W końcu coś u mnie. Co się dzieje u zielonych, bo są aż 2... Aż 2. Nie wiem, co tu jest, bo jest za flagą, zobaczmy. Request. Przyszedł Herles Her, 82. I mówi, że jest sprawa. A moi już rebel piszą. Zielony chciałby kości, tego ruszenia. Kości dawno nieżyjącego giganta, aby zostały zaimportowane z północy do nich. I przyszedł do mnie prosić o ten, pobłogosławienie tego, tego zakupu, tego przesłania. No bo Kubar, słuchaj, ile po oni mają gigantów, a ile my? Mamy mało, bo nie mamy w ogóle. A no, jak się nazywa ten diament, który Brytyjczycy ukradli w Indiach i nie chcą go oddać? Hery. Hery, no i oczywiście tak? Przyszedł smoczek jako przedstawiciel niebieskich i mówi, że to jest w ogóle, to jest herezja. Kości gigantów powinny być zawsze na północy. Jeżeli oni chcą mieć jakiekolwiek kości, będą musieli je kopać. Jakie kopanie w ogóle grobów, o czym w ogóle mówią zieloni. Ile mają gigantów? A mogę pozwolić na ten festiwal z tymi całymi kośćmi. B, mogę kazać Herlesowi, aby zwrócił te kości na północ, bo widzę, że on już sobie przywiózł nawet, nie pytał się. Albo mogę wynagrodzić szefom złotem ten za te kości. Potwarz. Czego ja nie chcę na pewno. Ile oni mają gigantów, ile ja mam gigantów? Ja też sobie mieć gigant. To ja nie chcę. Like za like. Sprzedam twój głos za możliwość. Dobra, głosowanko. 3, 2, 1. Dobra, dajemy. 0, go. Dajemy A. Dajemy B, niebiescy B. Fioletowi B. Czego się spodziewałeś? Wygląda na to, że co już chce się z kimś, to zaraz będzie miał bunt u siebie cały. Rozkazać Herlesowi gigantów kraść, no. Aby kości giganta zostały zwrócone na północ. Ja wspieram region, który się buntuje, jednocześnie nie będę buntował. Pan Super Kogut głosował na A. Chciałbym tylko tutaj zwrócić uwagę. Ej, no jest blisko, jeszcze się uda. Kto zagłosował na ten z zielonych na B? Z zielonych na B zagłosowała Alia. Aha. Mhm. Okej. Okay. Fajnie. Każdy ma swojego wywrotowca. Na kogoś zaplanowanego. Każdy ma swojego wywrotowca. Wygrało B. Herles Her 82 musi zwrócić kości martwego giganta prawowitym właścicielom. Czyli za co są mi wdzięczni? Niebiescy. Defiance u niebieskich spadło z 7 na 5, a wzrosło z 0 na 1 u zielonych. Co nie jest najgorsze. Nie jest najgorszym. Już nie możemy rebelować, no. No more rebel. No i po rebelii, dokładnie. Zobaczmy dalej u zielonych, co się dzieje. Zobacz, że jest. Zobaczkę jest. Przewodzi rebelii. Ma 4 głosy. Co? Rebelii przewodzi pikutkę. Tak? 4 głosy na rebelię są, no. O, bułap. Zieloni mają chyba wieloryba, który na plażę wyrzuciło. Big Whale Wash. Zaraz przed willą były. O nie, przed willą. Nie nienawidzę, jak to się przytrafia. To najgorzej jest. Before I order any sense, the harvest is blooming. A Finfolk crawled up on in the sand and begged me for an audience with the king. Co to jest Finfolk? Jakiś Finfolk próbuje mieć. Finfolki to pewnie jakieś. Z finami. Ludzie z morza, pewnie jakieś te katulowe. To właśnie, wiedziałem, że to powiesz. O. Finfolk. No a nie? No jest, faktycznie. Fajny. Finfolk mówi, że nie może,
nie może, abym pozwolił jakiekolwiek wycinanie rzeczy z wieloryba. On ma na imię Finfolk? Pytaj go, czy to jest wieloryb był, przyjaciel dla Finfolk. O. Jak to przyjaciel? What way? Wieloryb trzymał tych, trzymał rekiny z daleka. Jak? Ale to wystarczy się nie kopać w morzu i to rekiny się przyjmują. Za to buła ma, widzę, ten... Posłuchaj mnie, wasza wysokość. Możemy go pociąć na kawałki i każdy z kawałków sprzedamy za fortunę. Ci zieloni to tylko kasa, no. Tylko i wyłącznie. Ale... Więc głosowanko wygląda tak. A zieloni mogą pociąć wieloryba i to da nam 1500 widzę golda do skarbca. B, możemy zwrócić wieloryba finfolkom. I możemy dać C, zrobić sobie z niego trofeum w naszej królewskiej komnacie. Co ja mam? Co ja mam? Co mogę? To jest trochę głupie, bo... Zróbmy... Tak, mówiąc, to ja bym nie chciał zabijać tego. Ja bym nie chciał zabijać tego. Wróćmy go. Zawetuj A i... Wszyscy na B. Nie mogę zawetować, ale mogę wybrać, że chciałbym... Pieniążki, owszem, ale nie kosztem wielorybów. Vote. Wykrzyknik vote, spacja A, B lub C. No B, no niech ma. Fioletowi C. Gdzie jest... Niebieski gdzie B, jest pan Superkogut? Fioletowi C. Gdzie jest pan Superkogut? Znajdziemy go. Tartak zagłosował na C. No tak. Solfi również zagłosował na C. No tak ciężko idzie to B. Jakim cudem? Tylko Tartak chce głosować na C, a jest... No jest. Pan Superko głosował na B, jakbyście chcieli. To 6 głosów w A, gdyby wylądowało tam, gdzie powiedziałem na C, to też byśmy wygrali to głosowanie. Nie. Każdy ma swoich wywrotowców, ale wygrało, obawiam się, moi drodzy, B. I tym samym zwrócimy wieloryba Finfolkom. I farming idzie w górę i tym samym tracimy szansę na wygranie. Defiance is now aloof. Wzrosło 2. Aloof. Finfolki powiedziały, że nam się odwdzięczą kiedyś. No chuja tam. Przewrotem. Farming u zielonych wzrósł na 4 na 7. Absolutnie nie mamy szans już tego wygrać. 6 głosów. To 6 osób, które zagłosowało na A. Tartak jest bardzo, Tartak jest zły i zawiedziony. Zobaczmy w takim razie, aby poprawić humor Tartakowi. Ja jestem po prostu rozczarowany. Wesele. Nie można być rebel. W czasie wesela. Rebel, już. Rebel. Your wedding to Clovia. Zaczyna się ceremonia, Clovia jest obok mnie, przyszedł ksiądz. Czy biorę ją jako swoją żonę? I've changed my mind. No tak, biorę. I do. Tak, after wedding... Tego, poczekaj, aż te folki wrócą mi się za tego folka wyjdź. Jest wielka fiesta, tańce, moja nowa żona Clovia również tańczy. The stability podnieśliśmy, a nie powinniśmy. Dances with obvious reluctance. Okej, nie chcę tańczyć. Nie lubi tańczyć. Stacje poszły wysoko w górę wszystkim, zwróćcie uwagę. U zielonych za to Defiance spadł na dół, co mnie cieszy, ponieważ królowa jest zielonych, więc... Wszystkim spadł Defiance, bo mają teraz ten, bo mają... Mają królową. Mają królową. Tak. No i nie podoba Defiance się. U niebieskich jest wciąż na 4. No, musimy iść teraz mocno w stability w dół, bo już jest 7. Kwalizjonem, I'm sure it can blossom into something mutual benefit. Zgadzam się. Zgadzam się z moją piękną żoną. Z rozsądku. Nawet nie wiesz, czy jest piękna, bo nosi maskę. Aha, mamy na razie osobne sypialnie, żebyście sobie nie myśleli. Świetne małżeństwo. Rączki na kołderce. I zobaczmy, co się wydarzyło. Niebiescy raz, dwa mają cele wykonane. Fioletowi raz, dwa wykonane. I zieloni raz, dwa wykonane. No niby idzie, ale... Ale nie ma perspektywy na trzecie. A ty nie masz spadkobiercy nadal. Nie mam spadkobiercy. Dopiero wziąłem ślub. Spokojnie. Jeszcze mam osobne
Osobny mam ten. No to nie, nie chcemy... to faktycznie to byłby pierwszy na świecie przypadek dziecka przed ślubem. No. Ej, tutaj jest, to jest porządne królestwo, a nie jakieś, nie jakieś, nie, nie powiem co. W Sodomie. Zacznijmy teraz zaraz od fioletowych. Zaraz się śmierdziel w piach zamieni, a jeszcze nie zdążysz. Hrabia Wielki Kawca mówi, że są dobre wieści, wasza wysokość. No. Nowy teatr jest, jest wspaniały w ogóle. Pezanci uwielbiają nowy, nowy teatr. Widzę to, ten miny. Chcemy... Ktoś tam chyba ma śmierdziela na wierzchu. W tym teatrze. Teatr jest tak wspaniałą rzeczą, że fioletowi chcą wybudować drugą, drugą scenę. Jak dwie sceny? Z tym samym? Niestety jest mały problem. No, jak w multikinie. Scenopleks. Jak kopaliśmy, jak kopaliśmy pod fundamenty, znaleźliśmy kości. Ludzkie? Po ich rozmiarze. Kocie. Wyglądają jak jakaś wielka bestia. Większa niż teatr. Bestia tak duża, że jest większa niż sam teatr. To można zrobić teatr w bestii. How exquisite. Mm. Like a giant spooky scary skeleton? Tak. Te kości no, to just... narosły, tak. No są kości, no. Ale nie, bo znowu farming pójdzie w górę, jak wszyscy rosołu nagotują. Wielki Kawca nachylił się do mojego głowy i mówi, ale wasza wysokość, wasza ktoś wie, to może być latający reptil, czy jakiś latający jaszczur. Oh boy. A.k.a. smok. Nikt nie ma odwagi powiedzieć tego na głos, ale wszyscy wiedzą, że chodzi o smoka. Smok. Czyli kości, smocze kości zostały wykopane pod teatrem. Rzucone. I teraz tak, kontynuujcie budowę. Nikt nie dba o jakieś stare kości. B, ostrożnie wykopcie ten excavate, wykopcie kości smocze. C, nie mieszajmy się w problemy ze smokami. Niech teatr nie będzie budowany w tym miejscu, w którym te smocze kości są budowane. Patrzę, co tutaj się dzieje. Tak, chcę być rebelem, więc ja bym... No ale tu właśnie to jest kolejne losowanie z rzędu, które mi absolutnie nic nie daje, bo nie idzie w kierunku... Też nie daje. Do końca. A przepraszam, ty, Jay, niebieski na Fate grasz, że ma być poniżej 4, nie? Tak, ale u mnie. A u mnie jest 0, więc nie ma żadnego problemu. Ja mogę to wykopać, mogę w ogóle nie kopać. Ja sam i myślę. To nie robię, tak, to jest problem. Ale tu jest jeszcze ewentualnie obniżenie Fate, to jest bez sensu. Mhm. Ja bym wybudował to, kogo. Dobra, gotowi? Na głosowanko? 3, 2, 1, 0, go. A, Demna. To ja. Północ B. Myślałem, że Tartak chce być. Niebiescy B. No trudno. Dajmy na A. Nie wykopujemy. Znaczy wykopujemy. Król chciałby zostawić raczej smoka w spokoju. Nie ruszajmy, nie dotykajmy. I wybudować teatr, to by będą mieli teatr. Jeden teatr już jest, a to chodzi o jakąś drugą scenę. Aha, jeden teatr. Ja już książkę kiedyś czytałem jedną, po co mi druga, nie? Będzie dobrze. A więc to tak, nie szanujemy smoków. Zero szacunku do smoków, nie, rozumiem. Nie szanujemy kości smoków. Tylko znajdę, gdzie jest pan Super Kogut. Pan Super Kogut i Solfi głosowali za wykopaniem smoka, tak chciałbym tylko zwrócić uwagę. Jak tu przyleci smok i powie, że nas spali, mnie dużo zignorował. Król też żonę w spokoju w osobnej komnacie zostawił. Tymczasowo. Tymczasowo. Defiance. I ten teatr się należy, Wielki Kawca. Wielki Kawca jest odetchnął z ulgą. Będzie budowana druga scena. Defiance u fioletowych z 3 spadł na 2. Okej, okay, nawet się nie możemy buntować. Dobra, zobaczmy teraz, co się dzieje. Chcę trochę wiem, co chcą niebiescy, więc zobaczmy. Niebiescy znowu mają się jakieś labiny. Zobaczmy, co zieloni. Zobacz, chcę dać. Moja żona kochana. Twoja stara. Ma do mnie prośbę. Co mogę dla ciebie zrobić? Pieniądze mi daj. As you should know, żona prowadzi jubilera. Dużego jubilera w królestwie. Kurde. Coś się wrzelił. I obecne prawa są trochę jej przeszkadzają, obecne prawa w byciu dobrym jubilerem. O nie, i teraz moja żona... Pełno taryf, regulacji. Wiesz jak jest, mówi żona. Co to komu? Wyciągnąłem wszystko. Push some changes in the council. Czy mógłbyś zrobić jakieś zmiany do podatków, tak?
Żeby cła importowe znieść, najlepiej tak. Żeby podnieść w sensie zmiany, tak? Podatek od deszczówki dajemy. To jest korupcja. Plain and simple. Czy chcesz, chcesz, żeby zieloni byli traktowani inaczej? O, to jest ciężkie teraz. Nie, to nie jest ciężkie, Kuba. Ja mówię, że to jest ciężkie. To jest bardzo lekkie wręcz. Tak, chcesz jeszcze pociupciać kiedyś? Jeszcze nie było żadnego siupciania, są dwa łóżka. No. Chcesz mieć dzidzie? Ja by z tyłu, głosowanko. A, obniżymy podatek od wszystkich szlachetnych kamieni. B, zbanujemy import wszystkich kamieni. Lub C, nie zrobimy nic. No, niebiescy panują. Czy to będzie na mnie, jak wy zagłosujecie przeciwko niej? Tak, tobie się oberwie. Ale ja nie mam interesu, żeby twoje autoryty podnosić, więc ja zrobię C. Niebiescy B. Fioletowy C. Król zbanuje w takim razie B. I głosowanko, let's go. Dajmy na A. God damn it. Fioletowy C. Niebiescy C. Północ. Północ. Zostawiam w spokoju. Niestety. Nic nie robię, tak? Zło. Ale nic jestem zaskoczony, bo chyba pan Super Kogut chyba zagłosował. To jest pomyłka. Do nothing. Nie widzę. Albo Siku poszedł. Zaraz przyjdzie, to zagłosuje na. Tak? Okej. Okay. No 22 do 38 wygrało C i nie robimy absolutnie nic z tym. Co mi jest trochę nie na rękę, że ona będzie niepocieszona. No nie, nie. Ojej. Na szczęście to średniowiecze i wcale nie musicie lubić. I should have known this would be harder than still at least. Okej, nie poszło na nie, mówi próbowałeś. Czyli wina jest na was, a nie na mnie. Okej. Okay. Ej, to nie tak miało być. Phew. Zobaczmy ten grobowiec, którzy niebiescy chcą otwierać grobowce do jasnej pyty. On się sam otworzył. No. Znowu nowa. Zasypali jakieś. Ta sama osoba od grobowców. Mówię, że niebiescy. Pytacie mnie, czy pamięta, jak rozmawialiśmy o grobowcach dwa dni temu? Doesn't ring a bell. Doesn't ring a bell. Nie wiem, o czym w ogóle mówisz. Grobo co? Okej, czyli jacyś straszni... parsiwi ludzie wykopali drzwi od tyłu i otworzyli grobowiec. O mój Boże, co się stało? Weszli do środka i... and the head of an army of magic warriors made from ice. Aha, okej, fajnie. The looters much back. Aha, i wyszli z tego grobowca jako armia magicznych... wojowników zrobionych z całości z lodu i przejęli pobliskie miasto i nazwali je Frostopią. Czyli Frostopią. Otworzyli, tak? It's kind of defiance. Mój doradca mówi, że taki defiance, czyli taka nieposłuszeństwo musi być, musimy odpowiedzieć na to, wasza wysokość. Roztopić ich. Czy znamy pochodzenie tych wojowników lodowych? Nie, zapytam się go, co... No z tego grobowca wyszli, no. No właśnie wiem, dlatego no. Stąd... This treachery must be stamped out. Musimy zmiażdżyć ten. Więc A... Ale co, to w sensie Jaya, tak? Wyślemy dyplomatę. Jak Jaya? Wyślemy dyplomatę do tych wojowników zrobionych w całości z lodu. Ze złodziejami będziesz negocjował? B, wyślemy armię, żeby ich... Wiecie? I C, nie zrobimy nic. A moim zdaniem dać im żyć. Odpowiada. C. Czekajcie, co? Zieloni C. Północ odpowiada zbrojnie. Defiance w górę, autority. Niebiescy B. Widzę, że północ nie potrzebuje tego 7 military, moim zdaniem. Gotowi na głosowanko? 3, tak. 2, 1, 0, go. Fioletowi C. Niebiescy C. Nie dacie nam się odkryć. Cuchy. Ja zagłosowałem dwa razy. Tak. Ty też możecie dwa razy zagłosować. Nikt tego nie możecie głosować dwa razy. oni tego nie sprawdzają. Vote C. To nie jest reverse. Trzy razy. Och nie. Niebe. Kubar król ten. Kliknął reverse. Król Kubar. Właśnie, musimy wydawać te. Musimy wydawać polecenia, jak król wybierze swój ten. Pikutka zauważyła. Poczekać. Sef zauważył. Bardzo dobrze. Niebiescy w A. Teraz, jeśli ktoś nie zagłosował, to jeszcze w A. Jest remis. Jest 15 wskoczyło ostatnim na A. A, dobrze. I tym samym wygrało chyba B, tak? Nie? Nawet może przegrają jeszcze. Jest remis.
15-15. To ja rozstrzygam, mogę wybrać tak? teraz, co chcę zrobić. Co chcę zrobić? Ej, no, dyplomację, no, najpierw, wiesz, jak jest. Chcę... Ze złodziejami będziesz studiował? No to są lodowi złodzieje. Są złodziejami, oni są lodowymi... Magiczni. Magicznymi wojownikami zrobionymi całości z lodu. Gdybym mógł ich przelebacić... Z złodziejami. Wyślijmy do nich. Ja bym chciał mieć armię lodowych tych. Dyplomata, okay, do wojowników. Mój dyplomata wrócił rozszczęsiony z... No, dlaczego się spodziewał? To nie są ludzie, to jest dostanie. Jakiś najniższy po prostu dno łobuzów. Coming to be lords and ladies. Twierdzą, że są wszyscy lordami, rzucają się gównem, kradną jedzenie, czyli zgrają w gry. Chcieliśmy was ochronić. Jak my. Tu będzie... to, kiedy kazaliśmy im oddać zamek, zaczęli rzucać zgniłymi jajkami w mojego doradcę. Mm-hmm. Sounds like they're having fun. We should leave them. No, tak nie można, no. Ja kolejne miasto tracę. Zobacz, czego się dowiedziałeś o Ice Warriorach. Zobaczmy, tak. Zobaczmy, czego się dowiedział o tych wojownikach. Na przykład, że mają sobie punkt ogień. Dawno martwy Jarnolf. Król Bjarlow ich przyjął ich na swoją stronę, tak? Claiming to Bjarlow, tak, ich zmienił ich Bjarlow, martwy król. Czy możemy wysłać szpiega, który przekona, że zostali oszukani przez króla Bjarlowa? Próbowaliśmy, spróbujmy ich zmiażdżyć lub... Sounds like they're having fun, we shall leave them in peace. Nie no, ale grają w gry i rzucają się kupą quest. Nie kupują, tylko kradzionym jedzeniem. Throwing fists w rozumieniu, że urządzają... Fists. Throwing fists of fallen food. Throwing fists. Było throwing fists, tylko throwing fists było urządzanie bankietów. Oni... Wyprawiają bankiety. Uczty. Więc wysłałem szpiega, który spróbuje przekonać ich, że zostali oszukani przez martwego króla. Defiance na północy spadło z 4 na 3, a moja stabilność wzrosła z 7 na 8. To my już nie wygramy. To wyłącz tą grę, już nie ma sensu. Restart. W lodowi wojownicy wrócili do grobowca i zamknęli za sobą drzwi. Zatrzasnęli. No tak, to nie. Aukcja. Znowu, moi drodzy. Okay, A, podnoszenie, okay. zmniejszenie wojska, B, zmniejszenie wymiany produktów, C, zmniejszenie farmy u fioletowych, D, zwiększenie authority u fioletowych na 1, E, zwiększenie farmingu u zielonych na 1 i F, zmniejszenie stability u zielonych o 1. Gotowi? Fioletowi... Nic mnie tu nie grzeje. Fioletowi głosują C za 1000, ale tym razem komenda brzmi found, wykrzyknik, found, C, spacja, 1000. Zieloni głosują na F. Za ile tylko chcecie, ja wam nic nie będę kazał robić. No. Tak, żebyśmy to wygrali. Dobra. Niebiescy nie głosują. Niebiescy nie głosują. To my za jeden. Nie fundują nic. To my po jeden na F. Teraz wykrzyknik found. Wykrzyknik found. C 1000. FUND, nie found. Nie ma tam O. FUND. Przestańcie płacić tyle pieniędzy. Pomyliło wam się, bo z Tartakiem coś. 8000, przestańcie wydawać tyle. Wystarczy, jakbyśmy 5 golda rzucili, to byśmy to wygrali. Co to jest F? F to jest zmniejszenie. Więzienie. Stability. Stabilność w dół. A jaki ty masz? Jakim zieloni mają cel? Stabilność do 4 muszę zmniejszyć. Obniżyć do 4 lub mniej. Okej, rozumiem, dlaczego więzienie jest zbudowane teraz. My nie mamy konia w tej grze, więc niech się dzieje, co chce. No, ale to nie mogłeś... Aha. Przestańcie już głosować. Stop. Przestańcie wydawać pieniądze. Przestańcie głosować portfelem. No tak, fioletowi chcą obniżyć farmę do 14 lub mniej we wszystkich regionach. I udało ci się to zrobić u fioletowych o 1. To jest mało. I wydaliście na to 12 000 złota.
Słuchaj, to jest jedyna wiecie, szansa... Najsilniejsze jest to, że wystarczyłoby dosłownie, jakby oni pięć i my pięć na te dwie rzeczy. No to jest jedyna szansa, jak mogliśmy obniżyć farmę od ostatniego pół godziny. Zanim mój hajs to samo jest ze stability. Tak? Teraz był jedyny moment, który zmieniał stability, to był im wzrosło o jeden. No. O. Nie ma nic, co obniża stabilność. Jelenie tam super park teraz mają. Powiedzmy się coś o moim potomku teraz. Moje małżeństwo jest takie stale, czyli ani dobre, ani... Zatęchłe. Zatęchłe, można powiedzieć. Niby jesteśmy okej, okay, ale nie ma iskry. Nie ma zależy tego... najbardziej, żeby... Na proficie jubilerskim, a nie na szczęściu, tak? Nigdy rodzinnym. Pracujesz. Nigdy cię nie ma. Mama mówi, że wesele było wspaniałe. Jeszcze matkę w to włączasz. To samo dobre z tego wyjdzie. Mama jest po mojej stronie zawsze. No wiem, to nie pomaga w związku. To gorzej pomaga. If then well so far, but something still missing. And... Tak, nie mam potomka, wiem, mamo. Zauważyłem to. Stepuj z mamą. Śmierć nie działa? Więc możemy tak. Niebieską na pewno będziemy mieć dziecko razem. Na pewno jakiegoś bachora spłodzę gdzieś. Sprawię, że mój najmłodszy kuzyn będzie moim potomkiem. Albo adopcja też wchodzi, widzę. Lowborn child. Dawaj ciupciaj. Wątpię, żeby się udało z tą panią. Ta pani no jest generalnie na nie. Jak się nie angażujesz? Na pewno jest będzie, ja się nie angażuję. Nawet mam kruka, no proszę, swoje, w sypialni. Oczywiście, że ona ci da, bo... Ale muszę próbować. Na czymś takim jak nie mogę, władza. Nie mogę od razu powiedzieć nie bez jakichś prób. No. Nie wiem, kulację ugotuj coś. Metoda z mięskiem. Dobra, zobaczmy. Nie chcę iść do fioletowych. Oni mają jakieś przekleństwa znowu tam. Zobaczmy jakieś tu. Jakieś szczury na rodzinie, nie? Szczury to High jest... High Inquisitor, to już się dobrze zacznie. O. Znowu na północy jakieś... Będziesz wisiał. Nie ja. W niebiescy chyba się proszą o to. Z północy. Let me guess, you think it's all fake? Where there can be some pagan prophecy? Bene Gesserit to jest. Co mówi ta przepowiednia? A High Inquisitor mówi, to nie ma znaczenia. Wszystko jest herezją. Jest. Tak sobie wyobrażam całego Warhammera. Czy ktoś może mi powiedzieć, co mówi ta przypomnienia? To nie ma znaczenia, wszystko jest herezja. Aha, że pewnego razu wielki wojownik z północy wypchnie króla i w ogóle będzie wszystko o, ja szokujące. Ja bym niebieskich od razu zabijał. Wierzać. Co mam zrobić? Musimy wzmocnić kościół na północy. Taki jest cel. Jaką wy macie faith na północy? Zero! Powodzenia. Więc Ziomek. Tak, rozkaż wszystkim księdzom na północy, aby ogłosili, że ten profecy jest, ta przepowiednia jest fałszywa. To jest dobry pomysł. Stwórz jakby przeciwną... Kontrprzepowiednie. Kontrprzepowiednie, tak, która opóźni trochę ten cały na jeden sezon, ten cały problem. A C, pozwólmy, aby ta przepowiednia się rozeszła. Nikt w nią nie uwierzy, tak czy siak. Najpierw zobaczmy, jaką król sztuczkę wybierze. Tak. Ja bym chciał chyba, żeby wygrało A. Ale bardzo bym chyba nie chciał, żeby wygrało C, więc zablokuję C. God damn it. Kupujemy na A. Wszyscy na A. A. Jak jeden. No my nie A. chcemy, ale to dużo nie da. A. Niebiescy B, ale to dużo nam nie da. Niebiescy niestety. B, ale jest ktoś fioletowy. Pan Super Kogut! Gdzie on jest? Jak w zegarku. Kontrprzepowiednia nas tylko opóźni, ale i tak wyjdziemy na górze. Trzy, dwa, jeden, zero. Pola Atrydę podrzucić. 43 do 19 wygrało A. On już tam jest.
I tym samym rozkażemy księdzom na północy, aby ogłaszali, że ta przepowiednia jest nieprawdziwa, jest fałszywa. I wzrosły w statce, zauważcie. Fave z 5 na 6 u zielonych, z 4 na 5 u fioletowych i z... Wiedza idzie w górę, w sensie wiara. 0 na 2 idzie w dół, jak wiara proszę. Idzie w górę. Jesteście agnostykami w tym momencie na północy. Brawo. To jest tylko chwila. Gratuluję. To jest przejściowe. To im przejdzie, jak wszystkie względy. Nie podoba mi się, że mój stability leci trochę za szybko. To zieloni się tutaj... No my niestety jest... niebiescy nie możemy jeszcze rebelnąć. Mieliśmy jest szansę przez chwilę. Wasza wysokość, mówi Wielki Kawca. Wielki Kawca jest knuje strasznie. Jest problem jednym z moich pracowników. Kilim. On był wynajęty do tego, aby poszerzył ten teatr, o którym rozmawialiśmy. Ale nie uwierzysz. Przykleło go. Nie uwierzysz, co się stało. Te kości tego latającego jaszczura są przeklęte. Gadanie starych bab. I go zraniły w rękę te kości. Ale sam się zielony, szef architekt, i mówi, że w ogóle wszyscy muszą wyluzować w ogóle. To jest jakaś bzdura. Tak jest. Paluszek i główka to szkolna wymówka. No. Tak jest. Ale przez to... Oso, potrzebujemy trzeciej sceny. Reszta pracowników odmawia pracy w związku z tym. Więc tak, kogo mamy? Możemy usunąć tego pracownika, który został gdzieś tam uszkodzony przez kości smocze. Możemy pochować jeszcze raz te kości. Możemy je wystawić na pokaz. Lub D, możemy porzucić cały ten projekt. Strzelam, że cały projekt to jest ta druga scena, tak? Mam nadzieję. Trzecia teraz już. A teraz już trzecia. Druga już się buduje. Nie chciałbym tego i nie chciałbym tego. Nic no, nie da, tak, że dam, nie, wybiorę nie, Monarch's nie Vote. Wszystkiego. Dobra, wybieram Reverse Voting i daję start. No i mamy problem. No cię chuj. Głosujemy. Bo teraz to trzeba myśleć portalami. Głosujemy na B. A fioletowi na A. No, niebiescy na D. D. Pikutka jest w dalszym ciągu zła. Ona mówi, że głosowała rebelię na D. I ją zostawiliście. Głosuj na D, no, żeby się porówno rozłożyło, żeby na C nikt nie głosował i żeby C wygrało wtedy. Nie. Tak jest. Wygrało A, co oznacza, że wygrało tak naprawdę C. Tak, wygra C. Wygrało C. To mi graj. No i o to chodzi, bo taki, był, masz bo taki był mój cel. Trochę liczyłem, że nie wygra C i że nie wygra A. Oszukaliśmy system! Wiek zbijanych piątek. Ja też chciałem C, tak naprawdę, ale okej. To będzie problem. Od razu wam mówię, to będzie problem. Mm-hmm. Ja czekam, aż ten pieprzone smoki przylecą tutaj, skoro jeszcze teraz wybraliśmy. Moje stability spadło z 8 na 5, to mi się bardzo nie podoba. Mama Spok wróci do swojego gniazda, zobaczy kości smoka. No właśnie. Bo wy musicie mieć teatr z dwoma scenami. Ema, jak to wykopali? The Chief Claimant sits under a throne, bones running. Okej, niebiescy coś są. U niebieskich się coś dzieje. Chyba Crown. Się zawsze coś dzieje. Okej, okay, właśnie Morgana została właśnie ogłoszona królową północy. King of the North! I wkrótce królową całego królestwa. Aha. Tak będzie. Glory to the Lorene, Chosen Dwayne, Glory to Morgana. Okej, okay. To mi się nie podoba. Niebiescy sobie teraz... Valar Morghulis. Fioletowi niszczyć wszystkie ślady tych kontaktów dyplomatycznych. No tak, bo nie mają defiance, mają wysokie. Teraz musimy obalić naszego króla na południu i tym samym przepowiednie. Okej, czyli rozumiem, że moim tym ksiądzom nie udało się tej przepowiedni, tak? Ubić. Więc tak, no możemy lurnąć, czyli króla z północy i poświęcić go na pagańskim rytuale. Lub ale to już głosujcie, bo jest 15 sekund. To JP szybko. My możemy? Nie, to... Tak? Obniżyć defiance, czy zwiększyć farming? B, wszyscy B, wiadomo, że wszyscy B.
kurwa. No, bo mało czasu, kurde. To jest, jak są takie, to, to tylko ten kolor musi głosować i to się od razu uruchamia. To trzeba pilnować. Tak, tak, grało, nie zauważyłem grało tego. B. Sorry, no i, on teraz, i teraz Jay będzie grał na podniesienie farmy jeszcze. To jest niemożliwe. Mieliśmy to, zdrajcy. Mieliśmy to w garści. Sorry, this no. and one, everything. Nie obejrzyj się skórkę, jak to głosował. Każdy obywatel północy musi teraz poświęcić kozy. Tak się dzieje. Stranger Farming. I teraz wasz ostatni, trzeci niebieskich plan jest taki, że musicie podnieść farmę na przynajmniej 6. Niebiescy podnieść farmę, macie obecnie farmę na 7. Nie, farmę mają na 4, co ty opowiadasz? Wojsko mamy na 7. Tutorial mi mówi, że niebiescy są na dobrej drodze, aby mnie wyrzucić z tronu. I ci, którzy są najbardziej tak zbudowani przeciwko tobie, przy okazji mają najmocniejsze wojsko, tak? Tak. Good luck, Kuba. Well, no, myślisz, że to jest przypadek? To jest Jay, więc w ogóle mnie to nie dziwi. A na ten przykład cieszę się na okazję. Królowa północy. Queen in the North. Za to u fioletowych Pestia coś knuje cały czas. Pestia? I noticed the king is still a swarm with bees. What happened to our regiment? Pestia dla Giko nie może coś uruchomić pszczół w królestwie. Plan B, wiesz, jak B, nie? Unless you want leprosy. Plan B. Plan B. Czyli plan fioletowych, trzeci, ostatni jest taki, aby obniżyć we wszystkich regionach wspólne farmę do 14 lub mniej. To jest ten sam cel, który ten sam cel, tak. No, a do tego tak, jeszcze jest niezgodny z tym, co Jay. Niestety. Nasze drogi się rozeszły. Teraz tak, i teraz tak. Spadziowy! Zieloni znowu 500, a reszta miała 200, tak? Zróbmy tak. Teraz cisza, nikt nie chce Kumarowi podpaść, bo Majchę przerzuca. Tu pójdzie w dół. Opłacasz buntowników, tak? Właśnie. Oni się buntują przeciwko. Czemu oni się buntują? Ja muszę im defiance. Ja muszę im defiance obniżyć. No, w sumie smart. To jest prawda trochę. No dobra, to ja jestem następny w kolejce do buntu, no. Tak. Trochę nas kupił niestety. Co za śmieć, no. Śmieć król. Co za śmieć. Śmieć król kupił nas. Król śmieć pierwszy. Król śmieć pierwszy. Śmieciowy król, no. Tak zostaniesz zapamiętany jako śmieciowy król. Król śmieć pierwszy. Zieloni mają miasto w płomieniach. Pożar. Straszny pożar w mieście Zykeros. Tam gdzie były budynki, teraz jest po prostu sam popiół. No, pełno martwych ludzi. O, kto to kupi te brylanty teraz? Spalił się warehouse, spalił się magazyn, w którym była oliwa do lamp i po prostu wzięło wszystko ze sobą. Well, I'm very sorry to hear that it's gone up in the flames. Jak się to nazywał ten ogień w grze o tron? Zielony? No. Specone chce, aby rada nadzorcza się zebrała i jakieś środki zostały wysłane. Zobaczmy. Wildfire. A jest wybudowanie miasta od nowa za 1500. Nie wiem, dlaczego mówi, że treasury too low. Bo to kosztuje 1000. No bo cię nie stać na... No, cię nie stać na no, no, B. Bo B jest niedostępne, więc nie wiesz, co by zrobiło. No. Nie no, B by... Rebuild in stone. Odbudowa z kamienia, a nie... Ale mam 2300. Ale dlaczego 1500 to jest za mało? Bo B jest zablokowane, nie A. A B jest zablokowane. A byłoby jakbyś tam miał okay. 3 na przykład, okay, okay, czy tam 4, okay, okay, to by cię było stać na kamień. Dobrze, 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 dobrze. Szybko niech zobaczę tylko. Szybko tylko niech zobaczę. Wy już nie gracie na kasę właściwie, ale też. Nie. Tego bym nie chciał w dół, więc sobie zablokuję. Zablokuję sobie C. I 3, 2. Fioletowi D. 0. No jak, odbudujcie to już chociaż nie ma północ D. D jak Dariusz. Fiolet D. Ale dlaczego? Niebiescy po co wam to? D. No bo rebelia wzrośnie. Ale moja. Musicie być bezpieczni co? Na południu.
To już lepiej chyba, żeby siano Kubarowi zabrać. Ja i tak nie chcę być rebelium, mam dwa tylko, więc to się już nie wydarzy. A jak się spali kolejny magazyn, co będzie? Słuchasz. Twoi pracownicy muszą być bezpieczni w pracy. Nie ma sensu. Nauczyć, no. Musisz się nauczyć. Kto to jest jedyny fioletowy? A, pan Super Kogut jest, zagłosował jako jedyny na A. On jest znowu odblokowany? Wygrało D. Zmienimy przepisy, tak? Odnośnie składowania oleju do lamp. No, BHP trzeba wprowadzić. To już nigdy nie wydarzy, obiecuję. A to sprawiło, że authority Żeby głosować na w królestwie wzrosło z 5 na 6. No dobra, ale miało jeszcze... Nikogo to nie obchodzi. Właśnie. I wzbogacili się zieloni, to znaczy, że podatki będą mieli... A co ci daje to moje Defiance na 3? Nic. No, że jesteś o krok bliżej od... No, a jeszcze 7. do której my tu będziemy? No ja zaraz spadam, no. Wow. Zieloni. Zobaczmy, co chcą zieloni. No to mi stówę, bo powiedział, że jestem coraz bliżej do bycia milionerem. No. Believe I have penis. Jakiś ma wspaniały wynalazek arbuzowy dla mnie. I have penis? To jest coś cudownego. Okay, kanapkę pamiętam wynalazłem. To, wynalazł kanapkę. Kanapka. Tak. No, to jest wynalazek. Sounds like your servant invented it. Show me. Pokaż mi. No i musimy wydać. To jest kanapka. Two slices of bread with piece of meat. Okej. Wow. Pozwala głodnemu człowiekowi zjeść dwa kanapki chleba z mięsem jednocześnie. Jest What technika. My żyjemy w 24. Oni żyją w 1024. Arbuzowy chce... Ponieważ wynalazł, ale tak naprawdę to ten jego służba, służący wynalazł, chcesz, aby kanapka została nazwana jego imieniem. No wszyscy chcą, aby za parę lat... A zrobi arbuza? Wszyscy jedli arbuzowego na lunch. Arbuzowy. Szkoda, że parówka to nie chciał wymyślić. Za każdym razem, kiedy ludzie będą mieć arbuzowego, będą musieli płacić mały podatek od tego, mały royalty. Tantiemy. I teraz tak, zgódź się, aby arbuzowy miał zarabiał z każdej kanapki. Nie, arbuzowe są zbyt pyszne, aby były kontrolowane. Arbuzowy dostanie raz jedną opłatę za tą kanapkę. I D, ten sługa, który zrobił kanapkę, zostanie nagrodzony. Także zobaczę, co ja tutaj mam. Wealth, zwiększenie pieniędzy, treasury w dół. No. Wolałbym. TikTok, Clarice. TikTok. Wolałbym, aby arbuzowy dostał raz mu zapłacić, niech spada, niż żeby miał. Ale. Tak mówisz, pewno nas robisz. Ale kliknę ale klikam w reverse. Klikam w reverse i daję. God i daję start. Radźcie sobie z tym sami. Niebiescy A. Zieloni na C. Dobra. Czyli. Niebiescy na C. Zieloni D. No. Byle chaos. Grunt, żeby D miało jak najmniej. Widzę chaos. Widzę, pan kogo głosował. Tak, dobrze. A, B albo C głosujemy. Wygrało B. Wygrywasz. To już widzimy głosowanie. Czyli oszukujesz. Wygrało B i tym samym arbuzowy nie będzie kontrolował żadnych arbuzowych kanapek. I ukradłeś. I Defiance wzrosło 4 u Patycjuszy, co jest akurat niedobre. Już. Ja pracuję nad twoim Defiance. 6 na 8 wzrosło wasz trade też zielony. No, ale handlujecie. Ale wy zawsze handlowaliście. No dobra, zobaczmy coś, co nazywa się horrory na wschodzie. Czego nie chciałem kliknąć w ostatniej. Pewno pieski zrzygał gdzieś i zawołali kula. Hrabia Maciek, wasza wysokość, potwór. Potwór przychodzi na farmy w nocy, rozbija wszystko, jest straszny. I ucztuje na poddanych. Ile ofiar? Dozens, wasza wysokość.
ale wysadzę urodzonych czy pesantów? No właśnie, lubię. Obawiam się, że pesantów, jak farmy to pesanty. Mountain Blue. I tak. Otwór ucztuje na chłopach. I Maciek chce, abyśmy wysłali armię, która ma się z tym potworem uporać, lub B, mamy dać bounty, czyli mamy dać nagrodę za jego, za głowę tego potwora, lub C, to nie jest nasz problem, mówi Fioletowi głosują na C. Zieloni głosują na C. Kurde, nie mam jak zablokować. Niebiescy głosują na B. Tylko musi najpierw Kubar wystartować. Pamiętajcie, że tak. Głos liczy dopiero jak Kubar wystartuje. Wasz kochany król chciałby prosić was o to, abyście zagłosowali na B. Głosujemy na B, niebiescy. Wystartujesz to kiedyś, czy Barbara. Nie? No jest. Teraz fioletowi na C. Zieloni na C. C. Czy pan Superhogut jest zablokowany? Jest zablokowany, dobra. Co? Własnego kontaktu blokujesz. Mój lennik, ja decyduję, czy mam głos. Chciałbym podziękować wszystkim. Trufli, Hydrantowi, znaczy Nowakowi, Trufli. Michałowi, Toperzastemu, ty głosujesz gdzieś indziej. I Parówce za głosowanie tam, gdzie ja chciałem. Reszta zdrajcy. Oni źle usłyszeli to dla... Zdrajcy! Przepraszam, Trufa, to mnie boli bardziej niż ciebie. Potwór sobie dalej robi tam sieczkę. I bardzo dobrze. O nie. Farma spadła. Robi sobie dalej sieczkę. Farming spadł z 6 na 5 fioletowych. I niestety moje fajnie. Stability ale, poleciało ale na swoje własne pola, żeby... Robiliśmy to. Nie podoba mi się. To mi się najbardziej nie podoba. To miałem 8. Miałeś 8. Miałem 8 grami nie miałem w żadnym, prawie w kilku, ale żeby podnieść sobie stabilność. Ważne, że mówiliśmy teraz ten farmik Jayowi. Wszyscy oh my god, zieloni jeszcze oczywiście. Z Huberto na czele, tak? Być. Bo teraz ja muszę dostać nowy ten, bo zrobiliście czy nowy objective dostać. Tak. Odin and King, excellent. I've done it again. Znaczy, zieloni dalej tą rebelię próbują. Czy chyba, no to ja no. O, głosowanko już, sorry. Żadna rebelia, znaczy tak. Obniżyć trade, cały trade, lub obniżyć cały farming. Obniżyć cały farming. No broń Boże. Nie chcę grać przeciwko swojemu bogactwu. B. Zielonie głosowałem na B. Uszanowanko, panie kolego, od obniżania farmingu. Ci zieloni, ale robisz co mają na rękę, jeszcze tak? Coś w oni głowie, mają mieć mniejszy... nie głosują na A. A to tobie robię na rękę, gorzej robię Jayowi. Ale lower all trade, boję się, że trade byłoby za wysoko, mamy 8, a to strasznie dużo. Zieloni głosujący na A mają szansę osiedlić się na północy. No i co? Azyl, tak? I będziecie mieli dziurę na sranie tam i cały farming został obniżony. Ale północne. I niedźwiedzie. O ile przejeżdżamy. Zobaczmy, jakie są cele teraz. Ostatni cel zielonych, trzeci, jest taki, aby obniżyć we wszystkich regionach farming do 14 lub mniej. Skąd ja to znam? Dobrze. Wszyscy, patrzcie się, wszyscy pracujecie na ten... Północna dziura na stronie. To są pomówienia, u nas są piękne nie, widoki. Jay nie pracuje na to samo. Jay pracuje na wzrost swojego. No. Wzrost farmy. Jay, pomóż nam obniżyć nasz, to my nie będziemy obniżać twojego. To jest pytanie, dlaczego? Dlatego, że obniżanie farmy dla tartaka to jest skończenie drugiego celu. Wszystko się dzieje u fioletowych teraz, tak? Więc nawet jak mu się uda, to i tak zacznie dopiero trzeci cel, a to jest nasz trzeci cel. No dobra, zobaczmy problem z łabędziem. O. Więc tartak nie może grać przeciwko nam. When count as the matches across the lawn. Okej. Gram sobie z żoną w kriketa i nagle przychodzi AZ-em. No cześć. No ale może. Drago, zobacz, twoja bestia zrobiła ze mną. Moja bestia? A zatem. Twój łabędź, wasza wysokość. A, bo łabędzie są królewskimi ptakami. By sea and storm can spirit out. Co się stało, pyta moja żona. A zatem wypluj to. Chodziłem sobie w parku z moim jeleniem, kiedy nagle został osaczony przez... Golda, tak? My new deer. Został osaczony przez moje łabędzie.
i domaga się teraz sprawiedliwości, bo został zraniony. Technicznie you do own swan. Mój doradca mówi, że tak, jestem właścicielem łabędzi, ale nie jestem w jakikolwiek sposób odpowiedzialny za... Tak, ale tak było, król jest... No dobrze, zobaczmy tak. A muszę zapłacić pieniążki, dużo pieniążków, oh shit, za... No bo to ktoś ważny był. B, muszę wszystkie łabędzie, ciach. C, muszę usunąć remove swans from the kingdom's ownership, czyli muszę usunąć po prostu łabędzie nie mordując, ale po prostu je wywalić. Czyli się wyrzekiesz się władzy nad łabędziami. To nie jest ten... Dobra, pozwólcie, że zawetuję sobie A. I wystartuję głosowanie za 5, 4, 3, 2, D. 1. Niebiescy D. D. Fioletowi D. D jak dajesz. Północ D. D. Zieloni D. No tak, bo Defiance myśli od razu w górę. Mhm. Się robi ciepło pod dupą? No trochę tak, bo będzie 5, 5, 5, 4, 5. Już tron niewygodny, nie? Sami zdrajcy, jak zwykle. Nie, Defiance wzrośnie tylko fioletowym teraz. Tak? Myślisz? Powinien tylko fioletowy, tak. Bo to jest to, że my musimy się trochę domyślać, ale to nie jest tak, że to wszystkim Defiance wzrośnie, tylko komuś, więc my z kontekstu powinniśmy się domyślać, ale to jest... No, akcja się dzieje u fioletowych. Fioletowi więc... mają sprawę, więc tutaj nie ma tego zastanawiania. Tak, tak, fioletowym wzrosło Defiance. It wasn't me, czyli król powiedział it wasn't me i it wasn't wszystko me. W porządku. Brand new harvester. Przyszedł Sebastian i mówi, że wynaleźli nowy sprzęt do uprawy roli. Some kind of horse-drawn machine. I kurwa farming mi rośnie, tak? No, czyli traktor, mam... tak? Ja pierdolę. Nice. No Sebastian coś wymyślił, on nawet nie jest stąd, no. Nice. Ale czemu... A to są fioletowych plany, a ten... A, ukradzione plany zostały, tak? Musimy zmusić wszystkich, żeby te plany miał każdy i farming pójdzie w górę. Compensate the counts pomysł. For the invention and możemy wszystkich tych hrabi zapłacić. Dobra, nie mówcie nic, nie zdradzajcie się przed Kubarem, dopóki nie wybierze C tego prawa. Tak. Zostawić maszyny na wschodzie tylko i też farming pójdzie w górę. Na szczęście nie ma już weta. Albo spróbować halt the production of this machine, albo możemy, żeby nikt nie produkował tych maszyn. Więc tak, król wybiera swing vote i rozpoczyna głosowanie za swing 3, vote. 2, 1, że możemy zmienić 0 decyzję potem. Vote. Że mogę zmienić na decyzję. Hey. Fioletowi na D głosują. D. Zieloni na D. Niebiescy na A. Fiolet D. Czemu nie na C, Jay? Północ A. A nie, dobra, bo ty jesteś North. Okay. No tak, to królowa to na ludzie. Północy. No tak, masz rację, Jay, to twoi ludzie ukradli plany. No. Zapomniałem, że to ludzie z północy ukradli plany żniwiarki. Plany są kradzione z północy, tak. Plany żniwiarki. Wygrało D. A co pozwoli mi teraz moje swing vote? Czemu tobie ma coś pod nożem, które county mogą zmienić? Swing vote to jest, że my możemy zmieniać głosy. A to wy możecie, tak? Okay. Głosowania. Ale miał plan. No jest niedobrze. A u mnie z 3 defiance nagle jest 6 defiance. To się robi bardzo niedobrze. Na... I farming spadło do 4 cierni. Nice. Tak jest teraz? 15. Kurde. Jeszcze jedno. Shit. Wielki kawca znowu. Czy możecie wysłać kogoś innego poza wielkim kawcą? Jechanie z Grim Tiding. Spójrz, oto moja machina do zmniejszania farmingu. Wsadzili kości na wystawę i był wypadek. To jest fajny wątek z tymi smokami, co tam się część ściany, gdzie była ta wystawa, wybuchła. No to się ale jak zdarza. No mówmy się. Powiem ci, że szef Piotr 12-3 umarł w ogniach. A ale Piotr 12-3 died, niech żyje God Piotr 12-3. Ale co tam robił Piotr?
Nie wiem, ale akurat był z niebieskich i niebiescy oczywiście domagają się sprawiedliwości. To zawsze. A spraw, żeby hrabiowie zapłacili szefom. Czyli żeby Fioletowi zapłacili niebieskim. Zniszcz kości i cały teatr również z kośćmi. Też mi wzrośnie defiance, tak? Put up an ornate memorial to chief. Aha, czyli jakąś tam tabliczkę upamiętniającą szefa Piotra 12-3 w teatrze. Okay, mi wzrośnie defiance, albo Kubar straci kasy dużo. To nie jest wzrośnie, może albo wzrosnąć, albo zmaleć, bo masz Nie. Tak. Komuś nie, zrośnie, tak, komuś nie. To jest tak, że niebieskim spadnie, bo dostaną rekompensatę, a mi wzrośnie. Zniszczyć kości, to mi wzrośnie defiance, niebieskim spadnie. Okej, okay. To ja kliknę sobie reverse voting. Tak, chcesz iść w bunt, czy nie? I zaczynam 5, 4, 3... Ja głosuję na A, a ty quest na B. 1. Fioletowi na A. Niebiescy na C. No to zieloni na B, nie wiem dlaczego. Trochę... Tartak wykonał matematykę. Niebiescy na C. Mamy porówno, więc to teraz wszystko zależy od dyscypliny. Yes. Dyscyplina. Kto to jest? Pan Kogut? Nie, to jest wielki kawca. Zagłosował na B. Okej, okay, dobra. Ważne, że jacyś... Pan Super Kogut głosował na C. Okej. Okay. Jest prawie dobrze. I wygrało B. Zniszczymy kości i cały teatr z nimi. Znowu wszystko przez wywrotowców. No to był fajny wątek. Ja miałem nadzieję, że na końcu przylecą te smoki. Teraz mogę, że nie. Jeszcze mogą przelecieć. Defiance u fioletowych już jest na 8. I coś to przyniosło jednak. Fioletowi rebel. Jak tam, kochani? Defiance niebieskich spadł na 4. I moje... Nie, authority... Tak, moje authority wzrosło z 6 na 7 królewskich. Szef Piotr nie żyje. To też jest ważne. Szef Piotr 12-3-2 jest teraz nowym fajnie. Doradcą. Zresztą normalność pokolenie widzę. Więc tak. No dobra, czy ja już mogę cię wypierdolić? Tego nie możesz, bo nie wykonałeś trzeciego. nie, ale ja nie będę robił jakichś głupich questów. Ja po prostu będę miał Defiance 8, przyjdę i cię slapnę. No dobrze, to zobaczmy, co tutaj się dzieje. The Verge of Rebellion, no. Rebellion will stop during the advancing this game, they can be tiny... Fioletowi mogą. Jak się jest głosowanko na rebelię. Jest na rebelię. Wszyscy... O, lepiej Tartak. Rebel. Ja też mogę? Ja też mogę ci dać ten głos? Spróbujcie. Ja jestem za tym, żeby Tartak... Był rebel. Tylko fioletowi mogą. Ale nie musicie, niestety. Wiecie, wasz król jest miłosierny. Ale pchniemy was z otwartymi rękoma, wszyscy, którzy chcecie się zbuntować. O-o. Tak, jest o-o. Już mamy. Wypełnione. Mamy. Jest wypełnione, tak. Trzy monstra tam się. Mój potomek. Defiance musi być powyżej autorytetu. Mam dziecko! Mam potomka w rękach. Kowale, nie upuść. Should I die? I ask that my crown has passed down to... Uważaj na kocyk. Odbywa się za nogę. Stabilność. Stabilność? My child. My... Niech będzie syn. Nieważne, wszystko daje stabilność w górę. One syn większą, nie? Your greatness, my niebiescy gratulują mi. Jakie jest dziecko? Kubar 2, oczywiście, że tak. My wykorzystamy tą sytuację, żeby cię dźgnąć, jak przyjdziemy ci pogratulować. Now we just need to fulfill your ambition to win the game, expecting to visit the spy master. Stabilność musi być mniej stabilna. Okej, okay, zobaczmy. Czy nie, w sumie niestabilność już mamy w dupie. Okej, okay, kurde, to nie wiem. Teraz się rebelia liczy tylko. A król teraz wybierze ambicję. Zobaczymy, co to będzie. Czyli znowu przyjdą, powiedzą, że nasza broń z papieru. Kto to nie wie? Niedźwiedź z lawina. Czekajcie, broń dostarczona na północ jest fatalnej jakości, wasza wysokość. Jakieś podroby mi tutaj przyniosłeś. Broń z temu. Jest jakby ze szkła. Is there an issue with the supplier? Damn right there is.
Czyli jest problem z dostawcą, tak? Wszystkie ostatnie cztery dostawy były, broni były zrypane. Jak znam życie, to zieloni produkują tą broń. Co mamy zrobić z tak. źle wyprodukowaną bronią północnej armii? A, nie możemy nic zrobić. B, zapłać ze skarbca. Lub C, powiedz, że na północy będą, ukażemy tego dostawcę. Authority pójdzie w górę w tym. Dobra, ale czyje military wzrośnie? Military wzrośnie 100%, jak damy. Dobra, to nie ma sprawy, to B. Niech się król wykosztuje i jeszcze Jay będzie silniejszy. No to nie mów tak, bo teraz jeszcze Kubat nie. No to ja zawetuję B i rozpocznę głosowanie. No i masz wszystko zgodnie z planem. 4, 3, 2, 1. Jak młody pelikan wszystko. Dobra, głosujemy niebiescy na A. Niebiescy C. Głosujemy na A, żeby Jay miał mniej wszystkiego. Absolutnie niebiescy. Fiolet A. C jak Celina. Gdzie jest kogut? Kto tam się wyrwał? Pan Super Kogut. Na A. Jak Boga kocham, dostanie bana 24 godziny. Na babie. Za to pokaż Pikutka, mi tych zdrajców Pikutka, Parówka kto? I Albercik. Oni siedzą na innym czacie i już zakładają ten. Kto u zielonych? Kraj Dave'a. Ładnie. Nasze wojska chcecie ogołocić. Nie możemy nic zrobić z tym problemem. Co sprawiło, że wojsko spadło z 7 na 4 wow. niebieskich. Dzięki. Dzięki. Wygląda na to, że jestem największą potęgą na tą chwilę. W takim razie zobaczmy, co się dzieje u ciebie, bo tu jest prawdziwy potwór. No, ja bym nie klikał na twoim miejscu. Monster, nie pewnie się okaże. Wasza wysokość, czy pamięta wasza wysokość, jak opowiadałem o tym potworze? Dwa dni temu. Ten, co zabija? Nie pamiętam, bo on jadł tylko wieśniaków. You'll have to remind me, I was drunk. Straszny potwór, zabici, pezanci, zniszczony teren. Podejrzewamy, że sprawcą jest jeden z moich fellow kanców. Kant Temer PLZ, dokładnie rzecz Temer, mówiąc. Please. Pezant... Temer PLZ zmienia się w potwora w nocy i morduje ludzi. No. Co 7 nocy tak robi Temer. Sounds unlikely. Sounds unlikely. Czy wiemy, czy coś takiego działo się kiedykolwiek? Tylko w legendach. Król Karwy II wspominał o takich rzeczach. Co powinniśmy zrobić? Modlić się. Do not call a public vote on the matter. Powinniśmy się modlić, ale nie robić głosowania w związku z tym. A może bym się do kościoła zwrócił? Mam fejt wysokie. Może Defiance wzrośnie. Fejt wzrośnie, Defiance wzrośnie. Inkwizytorzy. Wyślę wiadomość do Temera, aby się pohamował. Hamuj się. Myślę, że mama Temer odpowiedział. Odpowie, Kancie, tak? Hamuj się. Odpowie, tak. Odpowie przed końcem tygodnia. Aha, zamknij się w lochu, Temer przyszedł i powiedział, że jest mu strasznie przykro z tego powodu. Jak co 7 noc, kiedy się zmienia w potwora, będzie się zamykał w... gdzie? W dungeon, czyli... W lochu. Defiance spadło u niebieskich z 8 na 7, bardzo dobrze. This will not stand. Moja stabilność wzrosła z 5 na 6. Perfekt. O, rebelia zagrożona. Nie, już chyba nie da. Bo nie da się chyba ten. Ale możecie jeszcze zagłosować w aukcji. Możecie zwiększyć niebieską farmę, możecie zwiększyć niebieski trade, możecie zmniejszyć fioletową farmę, możecie zmniejszyć fioletowe wojsko, co wam polecam jako król. Możecie zmniejszyć religię u zielonych o jeden lub możecie stabilność moją chyba o jeden. Zielonowi głosują C 250. Zieloni głosują all-in na C. Dobra, rozpoczynam. Niebiescy głosują all-in na A. No właśnie. Ale właśnie all-in musisz pamiętać, ile oni mniej więcej wydali, nie? Nie no, w sensie dużo dawajcie. Powtórzcie, co chcieliście, żeby na C. Niebiescy A.
Tyle, ile możecie, tyle, ile macie. Fioletowi C na maksa. Król D. Absolutny maks. I dozgonna miłość waszego sługi. Ile oni mają tych pieniędzy tej? Podpiszę wam plakat, jak zagłosujecie na D. Niebiescy all-in A. Nikt niemożliwe. Na D. Nikt zbudujemy nawet złotówki na D, tak? To nie masz jakiegoś rewersala, Kubar? Nie mam, na tym nie mogę. Wszystko. Ale nikt piątaka niebiescy, nawet nie dał na niebiescy na C. Co ma niebiescy na C? Na C. Ile ja mam kasy? No bo jakbyś, pewnie byś widział dopiero, jakbyś miał ten. Ale nie mam. Próbuję. Może mam więcej. Niebiescy na C. Czemu podnosicie farmę niebieskim? No, Jay chce sobie podnieść farmę. Jak to czemu? Bo musi być wyższe. My potrzebujemy więcej farm na północy. To a, bo ty masz inny niż oni. Całe okay, królestwo. Okej, okay. Myślałem, że wy jest... Okej, okay. Rozumiem. No, wygrało 21 300 złota. Kupiliście akwedukt. Gratuluję. Farma u niebieskich wzrosła o 1. Dziękujemy. Dwa domy. Dobra, to się... 9 tysięcy. Bilansowało tak, się, no. Tak, tylko jednego nam brakowało. Moje ambicje, zobaczmy, jakie są ambicje króla. Żadnych ambicji. Do widzenia. Następna misja. Mówiłeś, królu, że chcesz być najwspanialszy, jakikolwiek żył. You're well on the track, czyli jestem na dobrej drodze, żeby tak było, żebym był najwspanialszym królem na świecie. Defiance u niebieskich spadł na 3, Defiance u zielonych spadł na 3 i Defiance no, u... No i rebelia spaliona na... badawca. No co, bo król powiedział, że od teraz będę dobry? Ja byłem cały czas dobry. We need to build a reputation. Muszę i tak wam jeszcze obniżyć to. Musimy zmiażdżyć nieposłusznych tych nobelsów. Zmiażdżyć ich armię. Zbliżymy ci wzrost o długość głowy. Zwiększmy zamiast wojsko, to pójdźmy, zniszczmy was wiarą. Religią. To jest najlepsza rzecz, żeby zniszczyć wszystko. Z religią. What deep? Nie wiem, czy chcesz kierować ze mną. Bardzo, bardzo religijnym rejonem. Mam 7 autorytetów. Bardzo religijny. Okay. Do kiedy to się gra, aż ktoś wygra, Myciander? Ostrzegałem, że się może trochę przedłużyć. Ale jak nie, to możemy wyłączyć. Zieloni, no, tak przyszedł Korzeniuszka i mówi, prasa, że... W Getrak przyszedł. Że Kowal wymyślił jakiś contraption, printing contraption, drukarkę wymyślił. Prasę, ale tak. Zamiast opierać się na ludziach, którzy piszą piórami, ta maszyna może kopiować rzeczy w godzinę. Ja powiem, how remarkable, huh. Godzinę? Books, how boring. Za to przyszedł Smoczers 1908 i mówi, że to jest takie urządzenie jest bardzo niebezpieczne. Książki powinny zostać w kościołach, na uniwersytetach, a nie żeby ktoś je jakieś gdzieś tam kopiował czy coś. Więc tak, pozwól, aby kopiarki zostały do mas rzucone, czyli każdy, żeby mógł sobie kopiować ile chce. Pozwól, aby tylko kościół mógł drukować. Pozwól, aby tylko uniwersytety mogły głosować. I pozwól... zakaż jakiegokolwiek drukowania. Bez sensu, znowu nic mi nie daje korzyści. No. Ja muszę się pozbyć. No, którego? Ja muszę się pozbyć... tego. Muszę się pozbyć C. I głosowanko za 5, 4, 3, 2, 1, go. Zieloni A. Niebiescy A. No fajnie, dzięki. Dzięki, chłopaki. Nie, to w ogóle nie. Dla mnie najważniejsze było, żeby ten Kubar wywalił C. Także to jest moje małe zwycięstwo. Tak, to było dla mnie najgorsze. Więc teraz niech to nam... W sumie to mogliśmy dać na B, żeby tylko kościół mógł drukować. To zawsze jest dobrze dla całego świata. No tylko, że Kups stawia na kościół przecież. I wygrało A. Nie, tak mi się wydaje, że stawia na kościół. Stało głosowanie zakończone.
drukarki dla wszystkich, tak? Drukarki dla wszystkich. Fioletowi mówią, że pożałuje tego dnia, kiedy wszyscy będą mogli sobie drukować. I Defiant wzrosło im z 6 na 7 znowu. Lulu ty. Kurwił. Za to zieloni mówią, że Fioletowi są zazdrośni, ich Defiant spadł na 2. I trade fioletowych na 9 wzrósł z tego powodu. No, zabijecie, moja stabilność spadła znowu na 5. Zabijecie pieniądzem. Co my tu mamy jeszcze? Ojejku. Czemu nie ma rebelii? Co jest? Rozeszli się? Stłomszona. Stłomszona została. Obniżył spadł ci. Znaczy, bo obniżyłem ci Defiance niżej. The Early Chief Marjanta. Furmanx XDD umarł w czasie snu. Miała 90 lat. A better end than most of us get. To jest prawda akurat. I co w związku z tym? Baczy, kod spędzam ten account, zostawiła po sobie testament. To trzeba zostawiła. Trzeba majątek rozporządzić między... Furman twierdzi, że pani była jego rodziną. A gówno. A z kolei Bad Potato 1984 twierdzi, że to jest jego jakiś tam great. Potato się zatrzymał, ja go widziałem jak razem. Aha, tak, jasne. By the old gods, to jest. Bo ja chyba zemdlałem na chwilę. Czemu są oni, a nie zielony teraz tutaj? Możemy dać ten estate, czyli tą posiadłość Furmanxowi. Możemy dać posiadłość fioletowemu Bad Potato. Możemy jakby sprzedać i pieniądze dać wszystkim na północy, pezantom. I jak możemy... Ja bym się podzielić z Jayem. Czemu nie mogę się podzielić z Jayem? Czemu musisz iść na konflikt? Claimnąć dla siebie tą... Mi się wydaje, że jakbyście claimnąć dla siebie, to wszyscy robią... Tak, jak... Zagłosujmy na D. On zyska tylko 1000, nam na tym nie zależy, a wzrośnie wszystkim Defiance. Wszystkich nas wkurzy tym. No dobrze, to... Klikam reverse i głosowanko za 5, 4, 3, 2, 1, go. Kolejno. My to A, niebiescy na B, zieloni na C. Tak zróbmy. Tak mówi. Co zieloni, przepraszam, co? Wy jesteście w jednym tym? No właśnie gówno. W jednym worze? Tacy ze sobą, tak? W jednym worze, królu Kuborze. Przypomnę wam, że przegranych nie jestem ja, ale przegranych są trzy. Trzy osoby są przegrane. W jednym woru, królu Kuborze, będziesz w tym worze, wylądujesz w jeziorze, no. W tym towarzystwie, bo wolę być z tymi przegranymi. No, i bardzo dobrze. I wyjdzie na to, że wziąłeś łapówę sam dla siebie. Zły król. 4... I 8 znowu u fioletowych. Tak jest. Ale król zachłady. Rebel. I pojawi się rebel? Nie pojawi się rebel. Możemy zakończyć sezon. A, podateczki. Będzie rebel. Zieloni 500, tak? A ci po 200. Defiance. Rebelem to żart był, nie? Tak. Ja mam tyle kasy. Ja mam tyle kasy, że... Ale przekupił wszystkich. Skupić. Bardzo dobrze. Będziemy mieli za co go wykupić. Pieniążków. Czy mi się podoba, że jakby teraz będzie głosowanie jakieś, to że ja na nic nie stać, bo wydał 6 trylionów. Trochę tak jest. Tak, to zobaczmy, co ale jest. Ale fioletowi mogą rebel? Mogą. Fioletowi robią rebelię, widzę znowu. Rebel. Dobrze. Ja też rebel. Ale nie idzie wam ten rebel, także klikam dalej. Pójdzie, nie bój. Lord Patrician Throne Hall przybiegł i mówi tak. By the Elder's Horn. Wygląda jakbyś nie spał. Albercik mówi do Zielonego. Wygląda jakbyś nie spał tygodniami. No co ty, nie spałem, bo mam klątwę, ktoś na mnie rzucił. Wypadają mi włosy. Mam biało pod nosem. Albercik, wypadają mi włosy. A może jesteś po prostu chory albo stary? Maybe you trash. One of my laborers. Czy ktoś z jego pracowników rzucił na niego klątwę, patrząc się w jemu w oczy. No tak. I tak,
A sprawi, że go wiedźma przebada. B wyślemy naukowców, żeby zobaczyli, co się stanie. I C możemy wysłać Fraunhola na północ, żeby się zrelaksował. Nie. Ja słucham nerdów. Sense Colors. Nie wiem, czekać. Jest szansa, że Stability mu spadnie. No. To nie jest jakoś potrzebne. To głosowanie jest absolutnie tylko fabularnie. Myślę, że trzeba nerdów wysłać. Zostawiam wam. Nie, zostawiam wam. 5, 4, 3, 2, 1, go. Północ B. Wod nerdzi na B, zieloni. B. Niebiescy B. Nerdy. Zarigani na C. Super Pan Kogut na A. Dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć. Nerdy się dowiedzą. Jeżeli przeżyją tą wycieczkę. Zobaczmy, co się stało. Było 50%. Wysłaliśmy nerdów. Najwyżej odizoluje się po południe i tyle. I Stability Challenge succeeded. And they're dead. Farming wzrosło zielonym z 7 na 8. No kurwy. Kto to mógł wiedzieć, stabilność wzrosła z 5 na 6. Tak. Bo woda była zanieczyszczona i została dzięki nerdom, teraz jest czysta i już nikogo nie zatruwa i nie wypada nikomu głos. Wszystko na odwrót niż głosowanie sugerowało. No. Zobaczmy moje ambicje. Dobrze, że rebelia trwa. To są twoje ostatnie rozmowy i spotkania. Ostatnie decyzje. Następne będziesz wykrzykiwał z celi polecenia. Decyzyjny już byłeś. Authority Challenge Success. Seeded, ponieważ miałem 5, okej. Okay. Now the true journey of Saintly begins. You will discover the kingdom of Americans. Czyli będziemy szukać teraz wszystkich tych... On jest na kursie do zostania świętym, fajnie. Tak, tak. Będę próbował zostać świętym, bo może to mi pomoże w zostaniu na tronie. Podziękuj swoim priestom. Będziemy czekać na Amerykę 40%. After few weeks, no bo pewnie Questowski przyszedł. Czekaj, na co? Patrzcie się. Aha. Sam Questowski. Musiałem ja, kurwa, ruszyć pizdę. Excellent news. Quest ma dla mnie wspaniałe wieści. Tak, dobrze pisze, ty zostaniesz świętym po śmierci, jak cię zetniemy. Znaleźliście antyczny, zapomniany kościół gdzieś w skałach na wybrzeżu. Cudownie. Twój przyszły grobowiec. No i mamy, był miracle, się stał. Wspaniale. I co, i to wszystko? All this fast for the man in the sign of my power. I can feel it. A sign of my power, I can feel it. I believe it is, your majesty. To jest czas na mnie teraz. Zostaniemy świętym. No nic, świętego jeszcze nie zabijałem nigdy. To. Znowu te bafiary powiadasz. Spróbuję się... Looking Bo. Moja żona jest grobowiec będzie twoim grobowcem. Twoim grobowiec będzie mego. Ale core memory. Okay. Mogę stać i uśmiechać się respectfully, pójdzie fej w górę, albo whisper to get on with it. Aha. Yes. I teraz tak. Fej poszło z 2 na 6 u niebieskich. Fej poszło z 6 na 10 u zielonych i Faith poszło 6 na 10 fioletowych. Fuck me. To nie jest w ogóle mój statement. My jesteśmy diagnostykami. Warm glow as Venom is watching. Tak. Podlizuję się po 9 bogom teraz, jak tylko mogę. Nic, trzeba go... Trzeba albo... Rise once more, king of the kingdom and Saint Kubar. May the ninth god bless this day. Kubar wygrał? Kapitacja się należy. Możliwe. Ekonomicznie możemy go jeszcze dobić. Kilim, teraz, rzućcie się. A co za rebelią? Ona trwa. Ale ty nie mogłeś wygrać. W sensie, ty miałeś authority twój. Ten, mój plan był taki, żeby spłodzić potomka, co zrobiłem. Udało mi się. Znalazłem żonę, która urodziła mi go. Więc być zapamiętany po śmierci jako ten, co ma authority dużo. Który miał authority dużo, tak. No, i miałem, bo było powyżej 4. I to jest dużo, powiedzieć 4, tak? Na 10.
Don't worry. The sign has changed me. Muszę udawać dalej. Przychodzą do mnie poszczególni ten i pytają się, czy naprawdę jestem teraz święty. No nie no, jak Kubar wygra, to mi zepsuje wieczór. A long glory is winning. Dziękuję. Kubar. No nie, no gdzie, nie. Ale to ustawiono. Tak blisko. Chciałem wszystkim moim. Tak. Ale skandal. Dziękuję. Nic nie musiał robić. Dziękuję. Obniżanie farmingu nie pojawiało się w ogóle przez 1000 kurde koła. Cały rąk. Tutaj. Tu. Tu. Nie, nie, tu. Nie. Dziękuję. Nie. Denied. Tak to nie może być. Tak, pod koniec. Dziękuję, dziękuję mówię, naprawdę. Najbardziej mnie boli, że już to mieliśmy. Już ten drugi cel był zrobiony, tylko wywrotowcy jo. Głosowali inaczej. No. Król Kubar. Się zupełnie inaczej potoczyło, gdyby była dyscyplina naprawdę. W klubie. Jeden farmingów do. Dziękuję. Chciałbym... No, i by się... Król Kubar, się chciałbym podziękować z tego miejsca panu Kogutowi, który pracował dla mnie od początku. Mimo trzech czy czterech banów, które dostał na czacie, udało mu się wywrócić. Przestań klikać. Zagłuszaj jego niesamowite, kurwa. Okej. Wszystko, co słyszę, to sól. Tam wszystko. Salty. Dobra, przestań. To jest wkurzające. Dobrze, kochany czacie. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyszli, którzy dzielnie wpisywali wszystkie komendy, którzy pracowali na dobro jedynego słusznego króla Kubara. Przypomnę tylko, że w sobotę nagrywamy podcast, więc jeżeli czekać na forum gadkę, to w sobotę. I tyle. Tyle od nas będzie w tym tygodniu. Jeszcze raz dzięki wszystkim, którzy przyszli. Dzięki, Jay. Dzięki. Dzięki, Tartak. O, podziękowania mi się takim dobrym Król jest miłościwy. Za podziękowania cię złapałem dzisiaj. Jest miłościwy. Dzięki, Quest. Dzięki, hej. Jeszcze raz, czat. Dzięki. Pomyliło mi się. Pa. Pa.